po sobie już teraz na własnym przykładzie widzę, że to, co piszą, jest bzdurą. Pewnie jest tak zawsze, to ma się tylko klikać. Dlaczego nie mówili, jak było, że przeszedł wariograf, jako pierwszy w historii sportowiec, który poszedł na wariograf po pozytywnym teście dopingowym? Bo ja mogłem odczekać 5-7 godzin, albo mogłem sobie wbić strzykawkę, tak jak tu Ci pokazałem przed chwilą, spuścić ten płyn z jaja, jak mi kumpel zrobił walikantę 2 tygodnie wcześniej i bym pobiegł, bo mnie obijał łudem o jajo, bo to było tak wielkie, nie? Znaczy, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało, że takich ja nigdy nie widziałem, bo jakoś... No nie wiem, albo wytniemy tą historię jakoś, albo... Ja nie lubię ciąć. Nie, nie będziemy chcieli tego. Co ty? Powiedzą, że się wybieram. No ale to wiemy, że to jest różnica między wyjściem na trening, powiedzmy normalnie, i wyjście na trening i bieganie całą noc, to już jest... Co ty, to jest lajtowe. No, to jest przyjemne. Ciekawa perspektywa, powiem ci. Jak to kochasz? No, moim gościem jest absolutny mistrz i rekordzista świata w Ultra Triathlonie na dystansie podwójnego Ironmana, potrójnego Ironmana, pięciokrotnego Ironmana. Pięciu już nie. Już nie, ale to możemy tak. I 10-krotnego teoretycznie już nie. Ale to robimy tak. Rozdzielamy część oficjalną i nieoficjalną, bo nieoficjalnie to zrobiłeś. Ale oficjalnie to oficjalnie, ktoś, natomiast... Poprzez różne gdzieś tam kwestie, które sobie poruszymy, oficjalnie tego nie ma. Robert Karaś, cześć. Cześć, witam. Na rozmowach w mediach w ogóle też widzę, że jesteś coraz mniej, szczególnie w tych mainstreamowych. Z czego to wynika? Z tego, jak zostałem potraktowany i praktycznie żaden portal nie napisał obiektywnie o sytuacji, więc ja sobie obiecałem, że nigdy więcej już nie pójdę na wywiad, nie udzielę wywiadu no, z żadnych z tych portali telewizji. Ostatnio byłem u Radka z Agą moją Majdana, to było dla Onetu. Natomiast zrobiłem to tylko dla niego, a nie dla Onetu, bo Onet też nie za bardzo przychylnie się wypowiadał. I ja też rozumiem ich, bo jakby mieli do tego jakby powód, bo niby osoby, które znały się na temacie, wprowadzały ludzi w błąd i oni stąd to robili. Natomiast ja i tak to we mnie tak zostało, więc sobie obiecałem, że nie będę udzielał wywiadów. Tylko będę chodził do znajomych, do przyjaciół. Okej, ale mówisz bardziej o takich mainstreamowych mediach typu właśnie Onet, jakiś przegląd sportowy, czy bardziej o takich... telewizjach też. O takich, nie wiem, blokowcach, czy nie wiem, Super Express, Pudelek, które wiadomo żerują na emocjach ludzi, a wiadomo temat, który był związany z tobą, był tematem mega klikalnym, mega emocjonalnym, więc jakby wiesz, dla nich zrobienie jednego artykułu, to wiąże się z zasięgami. Ja to rozumiem, ale o takich w mediach nie mówiłem. Mówiłem o takich, do których chodziłem. Okay. Nie wiem, do Dzień Dobry TVN, do TVN24, czy do dużych, do Polsatu, do TVP Sportu. Do takich telewizji nigdy więcej nie pójdę, pomimo tego, że nawet teraz dostawałem zaproszenia. Bo, tak, odmówiłem, bo nie mogą uwierzyć, no nie wiem, na przykład główne wiadomości TVN24, a tam pokazują mojego trenera i mnie, jak uderzam w tarczy, mówią, że trener mi daje sterydy. Więc jakby jak widzę takie zakłamanie, to... Nigdy więcej nie chciałbym uczestniczyć w takim wywiadzie z takimi osobami. A jak to się zajebiście sprzedaje? Pamiętasz, rozmawialiśmy, pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? 2018. Tak, w 2018 rozmawialiśmy we wrześniu. To był w ogóle też taki początek w ogóle twój, w sensie ty byłeś tam, znaczy od tamtej pory, wtedy kiedy biłeś rekord w Ultra Triathlonie, no tam dopiero się rozpoczynała twoja w ogóle przygoda, w sensie tam był ten sukces, był mocno wyhypowany. No to był wrzesień 2018, czyli świeżo po tym rekordzie. Pamiętam, my się złapaliśmy i sporo czasu się zmieniło od tego czasu, prawda? Znaczy, wiele się zmieniło, wiadomo. Były wzloty, upadki, jak to tak, u każdej osoby w życiu. Twoja osoba też już nie jest tak, bym powiedział, jest dużo bardziej rozpoznawalna, jakby jesteś jakby marką, twarzą, bym powiedział, stałeś się swojego czasu twarzą triatlonu w Polsce. Czy od tego czasu, czy przez ten czas są takie rzeczy, które gdybyś mógł cofnąć czas, to zrobiłbyś przez ten czas inaczej? Zawsze mówiłem, że niczego nie żałuję w życiu, natomiast jeżeli mógłbym cofnąć czas, to na pewno nie poszedłbym do osoby, która gdzieś zajęła się moją suplementacją przed walką. A nie dlatego, że ja nie lubię tego gościa, nie mam do niego szacunku, tylko że po prostu wiedziałem, że ta osoba popełniła teraz błąd, wiem, że popełniła błąd, ale też później jak sobie to zanalizowałem i obiektywnie spojrzałem, ja wiedziałem, że ona nie chciała źle. Ona po prostu nie miała nigdy jakby przypadku ultra triatlonisty i tak dalej, no. prostu też jest inaczej w sportach walki, zresztą pewnie masz znajomych ze sportu walki, wiesz, że w niektórych federacjach, w większości ta suplementacja jest inna, bo tam nie ma testów antydopingowych i po prostu ta osoba sobie pozwoliła na więcej, za co, no co, płacę do dzisiaj. Natomiast ja go lubię, kibicuję mu, wiem, że on też bardzo to wszystko przeżył, że no jakby, no ja wiem, jak mu było ciężko, bo ja wiem, że on nie chciał źle i tak jak ja popełniłem błąd idąc tam, tak samo on popełnił błąd, no nie wiem, nie sprawdzając ile to w moim organizmie może być, nie? A nie myślałeś o tym, że ujawniając taką osobę i mówiąc... Okej, dobra, a nie czujesz, że ujawniając taką osobę, co to jest za osoba, znaczy tak naprawdę kto to jest, to trochę byś się uwolnił i trochę ciężar odpowiedzialności by spadł także na tą osobę, nie tylko na ciebie, bo to wiadro pomyj i ta afera jakby dotknęła personalnie ciebie i nikt z twojego otoczenia również nie wziął odpowiedzialności za to, mimo że to tak naprawdę to było też powodem, tak jak rozmawiałem wczoraj z Bartkiem Kubkowskim, że ty ufasz ludziom i to jest też tak, że po prostu zaufałeś osobom, które po prostu też, no teraz jakby one są czyste, a to, co się stało, jest tylko na tobie. Wiesz co, nie czułem takiej potrzeby, ja też nie jestem takim człowiekiem, natomiast zapytałem Michała po tym wszystkim, czy mógłby, nie wiem, powiedzieć o tym publicznie, dlaczego tak było, nie wiem, jak to się stało, że się pomylił i tak dalej. Bardziej o to mi chodziło, żebym nie wyszedł na... jak to się wydarzyło. Nie chciałem wyjść na sportowca, który jak każdy, który gdzieś tam jest złapany, mówi, że nie wie skąd to było, że to zanieczyszczona odżywka, no różne tam gadają bzdury, nie? Że z maści na opryszkach, kurwa. A ja po prostu chciałem, żeby to po prostu wytłumaczył i powiedział jak było, żeby powiedział nawet słowo w słowo, co ja do niego mówiłem, bo ja zazwyczaj nagrywam się wideo, czy jakieś tam głosówki, więc to zostaje w historii, że nawet on miał archiwum tego... I nie chciał tego zrobić? Nie, czy nie, chciał. I miał archiwum i podstawę do tego, żeby pokazać, że Robert tu nie przyszedł po to, żeby kurwa się, nie wiem, wzmocnić i zrobić przewagę nad rywalami w triatlonie, tylko poszedł tutaj, żeby doszło do walki. I ja pamiętam, powiedziałem mu takie słowa na wideo, że w żadnej, nawet w 1% nie chciałbym, żeby nawet na jednym treningu triatlonowym to miało wpływ na moją formę, bo ja bym się źle ze sobą czuł i nie mógł sobie w lustro spojrzeć. Michał to wszystko miał, dlatego on poszedł tam, chyba w kanale sportowym gdzieś tam na chwilę się pokazał. I tyle, natomiast nie chciałem tego dalej, bo jakby po co, nie? To też go bardzo mocno dotknęło i on to mocno przeżywał, a nie każdy ma taką banię jak ja, że no nie wiem, jakby na innego to spadło, to według mnie takiej osoby mogło być. Już by się nie podniosła, dokładnie. Ale ty też przyjąłeś inną narrację, to jakby to, co dużo osób powiedzmy ze środowiska ci teraz obecnie zarzuca, że Robert zamiast tu wydać oświadczenie, bo gdybyś był marketingowo, miał jakichś specjalistów od PR-u, od marketingu, to wydałbyś oświadczenie, przeprosiłbyś za to, co się wydarzyło, napisałbyś, że nie miałeś świadomości, że przepraszasz wszystkich kibiców, ale kurwa, to też nie jest, to też nie jest prawdziwe. Czy my mamy się w dzisiejszym świecie zachowywać tak, jak nakazuje nam kreowanie wizerunku, jakieś zasady PR-u, bo marketing tak nakazuje, bo ty musisz dbać o swój wizerunek w mediach, w social mediach, bo z tego zarabiasz pieniądze. Jakby ta autentyczność jest tak wyparta z dzisiejszego świata, że osoby, które zarzucają ci taki brak takiego podejścia, no po prostu dla mnie, szczerze, ważniejsze jest to, że jakkolwiek ty się z tego tłumaczysz i jakie wersje przedstawiasz, to jesteś tym sobą, jesteś tym autentyczny. Tak jak powiedziałem, rozmawiałem z Bartkiem Kubkowskim, powiedział, że on nie zna tak prawdziwej osoby, która... Zresztą, Robert, my rozmawialiśmy wczoraj, ja do ciebie zadzwoniłem, zapytałem się, Robert, czy są jakieś tematy, o których ty nie chcesz mówić, że mamy czegoś nie poruszać, bo to są kwestie wrażliwe? Nie, ty powiedziałeś, że słuchaj, ja nigdy nie skłamałem, możemy rozmawiać o wszystkim. Skłamałem może, jak byłem dzieciakiem. Tak, dokładnie to powiedziałeś, że jak byłeś dzieciakiem, ale że możemy rozmawiać o wszystkim i nawet nie chcesz, żeby ktoś ci w takiej rozmowie schlabiał, tylko bardziej mówił ci... gdzieś tam bardziej zadawał ci kwestie związane z jakimiś hejterskimi komentarzami, trudne kwestie, na które ty mógłbyś odpowiedzieć. Tak, bo zazwyczaj jak idziesz do kogoś na rozmowę, to ktoś myśli, o idziesz tam, to może chcesz się albo, nie wiem, tak mi zarzucają, wybielić albo coś, albo tłumaczyć. To słowo jest w ogóle bardzo złe. Ja na przykład, według mnie, ja się nie tłumaczę. Według mnie obowiązkiem było moim poinformować ludzi, co się wydarzyło w moim życiu. I jakby to zawaliło trochę mój świat, bo tak jak mówisz też nie o tym Instagramie, że każdy by chciał to widzieć, no nie wiem, marketingowo, kolorowo, same plusy i tak dalej. Ja od początku tego nie chciałem. Dlatego jakby powiedziałem o tym, co się wydarzyło w moim życiu, ponieważ ja nie musiałbym tego mówić. Tego nikt by nie wiedział do dzisiaj. Ja on sobie dalej startował, pobił te rekordy, który był nieuznany w Brazylii, bo tylko ja bym to wiedział i federacja. On był dalej w tabeli, bo miałem jakby powiedziane, że oni nie chcą, żebym miał problemy, a wiedzieli, że to było przed walką, bo oni mnie wielokrotnie badali, oni rozumieli to wszystko, widzieli, że zrobiłem ten wariograf. Wiem, że niektórzy się z tego kurwa śmieją, ale weź gościa, który się z tego śmieje, postać go na wariograf i niech spróbuje tam skłamać i żeby to potem wyszło, że to jest prawda. Nie da się. Po prostu jest to niemożliwe oszukać wariograf. I wiedziałem też, że... A propos tak z ciekawości, sportowiec... tylko ci powiem, a propos, odpowiadając na to szybko, kiedyś czytałem książkę Mariana Zacharskiego, polskiego Jamesa Bonda z lat 60., 70., gdzie agenci służb specjalnych właśnie byli szkoleni, jak można to oszukać, ale to wiadomo, to jest very high level, tak, typu James ja nie miałem Bond na to czasu, bo jak dowiedziałem się o pozytywnym teście, to jakiś dzień czy 2 dni później byłem już na wariografie. Okay. Natomiast wiedziałem, że tego nie zrobiłby żaden sportowiec, który jest złapany i wiedziałem, że to mi może pomóc, ale potem się okazało, że i tak ludzie nie chcą w to wierzyć, nie? Ale to przez to, że narracja mediów taka była i dlatego jakby wiem, że te nagłówki, to wszystko, bo czasem sam się na tym łapałem, coś przeczytałem i komuś tam dalej powielałem nieprawdziwe informacje, bo jak po sobie już teraz na własnym przykładzie widzę, że to, co piszą, jest bzdurą, no to kurwa pewnie jest tak zawsze, to ma się tylko kurwa klikać. No dobra, wracając do tego, jakie ty mi zadałeś pytanie? Wiesz co, ja może ci nie zadałem pytania, ale postawiłem tezę, w jaki sposób działają mass media. Aha, one mają ale czekaj, jeszcze wrócę do tego. Ja poszedłem, nie chciałem właśnie PR-owo dobrze, znaczy PR-owo podejść do tego tak, żeby fajnie to wyglądało, tylko ja chciałem o tym opowiedzieć. Ludzie się łapali za głowę, jak wiedzieli z mojego otoczenia, że ja chcę o tym powiedzieć, bo według mnie to była odwaga, a nie głupota na przykład wychodząc z tym. Ludzie mówią, a głupi jesteś, bo to mówisz. Dla mnie nie. Ja chciałem się z tym podzielić, bo wiedziałem, ile osób mnie wspierało w Brazylii i chciałem to po prostu opowiedzieć, co się przytrafiło w moim życiu. I nie wiedziałem, znaczy nie sądziłem, że to tak wyjdzie. Natomiast jeżeli jak pytałeś wcześniej o ten cofanie czasu, ja na przykład tego bym nie wymazał. Ja po prostu wcześniej popełniłem błąd, idąc po prostu do Michała i podejmując tą współpracę. Ale nie wiedziałem, że jakby to on popełnił błąd. Okej, a mówiąc tak gdzieś tam bardziej konkretnie, bo ja też rozumiem to, że bardziej z tym cofnąć czas, bardziej się zastanawiałem, czy też wyciągasz takie wnioski pod tym kątem, że po prostu ta sytuacja też nauczyła cię jakichś innych rzeczy, typu jak działają mass media. Mass media sama nas wskazuje, że to są media skierowane po to, żeby mają indoktrynować duże liczby ludzi, społeczność, żeby one mogły się integrować w jednym celu. Czytaj, jeśli jest hejt, to on musi być zmasowany, bo ludzie przejmują po sobie. Też psychologicznie to jest jakby udowodnione, że psychologicznie się z kim spotykasz, 4 osoby z grupy mają pogląd na jakiś temat i prawdopodobieństwo, że 5. będzie miała również taki sam pogląd na ten temat jest bliska 100%. Więc też tak działają jakieś mass media, więc zastanawiałem się, czy też takich rzeczy to cię uczy też na przykład na jakich ludzi ze swojego bliskiego kręgu możesz liczyć, bo są ludzie, którzy na pewno z tobą zostali w tych sytuacjach, są ludzie, którzy się odwrócili albo zaczęli cię atakować w mediach i bardzo dużo elementów ta sytuacja pokazała, zweryfikowała w twoim życiu. Tak, przede wszystkim jakby wiadomo, że może pójść masuwa tutaj i dać informację, tylko dla mnie przykre było to, że tam nie ma prawdy. Później się dowiedziałem, że prawda nie jest w cenie. Że czemu nie powiedzieli, kurde, on sam płacił za te testy, sam na siebie ściąga USADę, sam, że to wziął przed walką, że ma w sobie środki, które nie są, które przeszkadzają w triatlonie. Dlaczego nie mówili jak było, że przeszedł wariograf, jako pierwszy w historii sportowiec, który kurwa poszedł na wariograf po pozytywnym teście dopingowym. Czemu nie powiedzą, że drugi raz sam ściągnął na siebie USADę, że czemu tego nie mówią? Byłbym głupi, byłbym debilem, gdybym, jak nie wiem, socjopatą, masochistą, nie wiem kim, gdybym chciał tak się niszczyć, budować coś latami, ciężką pracą, treningami po nocach, mając fajne kontrakty, nagle nie wiem, walić sterydy i wzywać na siebie... No jak widać, prawda się nie broni, prawda? W dzisiejszym świecie to schodzi na drugi plan, tym bardziej na to mi się też niefajnie patrzy, jak widzę osoby, które są mega autentyczne, które też mają bardzo silną psychikę pod tym kątem w dobie twojej dewizji miej wyjebane i tym bardziej są wspierane osoby i takie postawy, które są zgodne z public relations, z wizerunkiem, bo powinieneś tak i trochę żyjemy w tak, by to też pokazuje taki zakłamany świat social mediów, że no, ta prawda nie jest w cenie, prawda? I to jest dla mnie taka gdzieś tam kwestia, która jakoś mnie to dotyka. Natomiast ja tego nigdy nie zmienię i nigdy nie pójdę tym nurtem. I jeszcze wracając, bo mi się teraz przypomniało, zapytałeś o te doświadczenia. I ja faktycznie na początku byłem sobą, ale później jak masz kontrakty i sponsor prosi cię, Robert, zrobimy tak, że będzie, nie wiem, oświadczenie, to przystajesz na to, bo po prostu z nimi współpracujesz, chcesz pod... Ja zawsze robię wszystko pod kogoś. Ja nie robię nigdy pod siebie, jak już z kimś współpracuję. No i tu było tak samo i jakby to nie było po mojemu to oświadczenie. Ja normalnie bym wyjął, kurwa, telefon z ręki, se nagrał i opowiedział o sytuacji. A przez to, że zaczęło być takie bardziej profesjonalnie, potem ja nie mogłem na swoje się odpalić, potem był ten nieszczęsny kanał sportowy, choć ja i tak wiem, że ja tam nic złego nie zrobiłem. Ludzie to po prostu źle odebrali, że przedstawili, bo oglądali jakieś, nie wiem, shortsy czy nagłówki znowu, które były przekłamane. Tam wychodzi, że ja wchodzę i mówię, że mam wyjebane na to, że wziąłem doping. To nie jest prawda. Ja mam wyjebane na to, że miałem wyjebane na to, co dostałem, ponieważ zaufałem kumplowi, koleś mi mówi, że to nie ma wpływu w 1% na oszukiwanie innych konkurentów, bo nie będzie miał wpływu na to, co się wydarzy w triatlonie. Dlatego to zrobiłem i na to miałem wyjebane, bo nie sprawdzałem jakby rady przyjaciela, a nie na to, że biorę doping. No. Okay. Dobra, a przechodząc bardziej do konkretów, żebyś mógł powiedzieć, bym powiedział, bardziej takie hejterskie argumenty ludzi, z którymi też się mierzysz często, a czasami ciężko ci do nich dotrzeć. Wiele osób zarzuciło ci kłamstwo po tym, jak wrzuciłeś po oświadczeniu po USA, po tym oświadczeniu, że w twoim organizmie znajdują się pozostałości tych substancji, które wykryto po Brazylii. Ty, no tam wariograf to zrobiłeś wcześniej, ale potem odpowiedziałeś, że w odpowiedzi na to wrzuciłeś ekspertyzę biegłej sądowej z zakresu jakichś tam badań chemicznych i jakbyś miał prostymi słowami powiedzieć, czego ta ekspertyza dotyczyła? Przede wszystkim była taka nagonka, że to jest niemożliwe, że ten, jak on ma, prezes Polady... Rynkowski. Tak, powiedział, że ta substancja może być do 29 dni i wszyscy zaczęli tą narrację dalej jakby powielać. Czyli to było kłamstwo? No, to jest nieprawda. Gość jest prawnikiem. Ja wiedziałem, że to jest nieprawda, bo to nie jest tak, że ktoś może mi coś dosypać. Ten steryt możesz mi dostać tylko w zastrzyku. Ja zastrzyk ostatni miałem 27 stycznia i zacząłem się zastanawiać, kiedy ja miałem jakiś zastrzyk w ogóle. Jak, nie wiem, miałem wypadek na Gran Canaria. A to z czym miałeś zastrzyk 27 kwietnia? Ostatni zastrzyk i tam był m.in. Masteron. Aha, okej. Jakby wiedziałem, że to jest z 27 stycznia z tamtego roku, bo inaczej ta substancja nie może być w twoim organizmie, więc wiedziałem, że gada głupoty. I wiedziałem, że muszę znaleźć na to dowód i to nie jest, żeby się wytłumaczyć, ja się po prostu broniłem, bo wiedziałem, że to jest nieprawda, ale ja już dostawałem mnóstwo prywatnych wiadomości od dietetyków w Polsce, że Robert, że to jest wiele miesięcy i tak dalej, ale nikt nie chciał tego powiedzieć publicznie, bo nikt nie chciał się wydawać jakieś tam, nie wiem, może gadki, może nie wiem dlaczego. No ale w końcu znalazła się ta osoba. Więc wiedziałem, że to musi być osoba, jakaś ekspertka od jakiejś toksykologii, od chemii. Więc znalazłem tą panią, zadzwoniłem do tej pani, pojechałem do Torunia i powiedziałem o swojej sytuacji, która się wydarzyła i zapytałem ją, czy jest to możliwe i czy byłaby w stanie wydać taką opinię. Bo co by mi dało, że jakiś dietetyk się wypowie i ja wrzucę to na storkę, no bo tak, mnie wyśmiali, że mnie wybierać, co i bronić. Więc myślałem, znaczy dla mnie to jest... jakby mega, bo opinia nie może być przekłamana przez taką osobę, możesz stracić, nie wiem, tytuł, to jest biegły sądowy, to jest osoba, która pracowała w Instytucie Sportu, znała te osoby, które pracują w Poladzie, ona z nimi pracowała i mówi, Robert, no to może być wiele miesięcy i laska z USADY mi powiedziała, że Robert, to co tobie zostało, to będzie jeszcze 4 miesiące. Więc ja wiedziałem, że to jest kłamstwo, kłamstwo. Po prostu jest nieprawdą, co mówi ten gość. Potem się dowiedziałem, że badania, które były robione na Masteronie, były robione na jakichś tam wolontariuszach, którzy nie mieli nic wspólnego ze sportem. Czyli to były te dane, którymi dysponował ten Rynkowski? Możliwe. Natomiast też mi powiedziała, że Robert, gdybyś ty się teraz załatwił albo zrobił połówkę Ironmana albo Ironmana, tobie by to nie wyszło. To wychodzi tylko jak masz tkankę około 4% i może wyjść wtedy do 2 lat. Bo faktycznie mój mocz, ja wstawiałem, nie wiem, może widziałaś na internecie, on był z takim piaskiem. I tam był ten metabolit. Całość pamiętam kiedyś. I tam był ten metabolit. A co jeszcze jest najśmieszniejsze, że z jednej strony... Teraz nie pamiętam, czy to Rynkowski mówi, czy tam inni, ale mówią, że substancja, która była też wykryta, ten klomifen, to jest brana po tym drostanolonie, jako ten odblok, bo tam to się bierze z testosteronem. I skoro mówią to, a z jednej strony mówią, że tam to jest 29 dni, a wiedzą, że ten klomifen jest brany po drostanolonie, czyli musiał być przynajmniej 29 do startu dni, to... a jest wykrywany wiele miesięcy, on o tym wie, bo są badania na to, że tam u kogoś wyszło po 260 dniach, u kogoś po, no po prostu po wielu miesiącach, to według niego ja sobie wpierdalałem klomifen, może jeszcze na rowerze w trakcie wyścigu, a potem wezwałem na siłę USADę, żeby mnie złapali. Okay. Więc to jest debilizm. To jest w ogóle niemożliwe. Rozumiesz? Bo tam to 29 dni, potem nagle wchodzisz na klomifen, który jest wykrywany wiele miesięcy, czyli już jest strzał w łeb, a wcześniej mnóstwo pieniędzy wydajesz na obóz, siedzisz 3 czy 4 miesiące w Dubaju, no nie wiem, chcesz odbudować się, chcesz jak najszybciej wystartować, żeby pokazać, że to była nieprawda. I to mnie bolało, że taki koleś powinien mnie zaprosić, bo naprawdę mam wsparcie ze Stanów, miałem wsparcie z Brazylii, bo oni mnie znali, wiedzieli jak było, bo wiele razy byłem badany i że im tam nie gra, bo oni sprawdzili tą sytuację jakby, to nie jest tak Armstronga, że gość mówi, że tak, brałem na tym wyścigu i to jest faktycznie podta. U mnie się nic nie kleiło. Przeszedł wariograf, sam se zapłacił za testy. To nie był nalot do domu, że mnie sprawdzali, wpadłem na czymś, bo coś brałem do treningów. Że uprawiam sporty walki, a jakby mi zależało na wyniku w triathlonu, to nigdy bym tam nie szedł się bić, kurwa, bo to jest ryzyko kontuzji. Tu się nic nie klei. I biorę sterydy według nich, które w ogóle nie są potrzebne. Więc im to się nie klei, a gość z Polady nie wezmie mnie na rozmowę, nie zapyta, o co tu stary chodzi, tylko robi narrację, oszust, drugi raz jest na bombie, kurwa, i takie coś. No to jest żenujące. A nie czujesz, że to jest trochę sprawa medialna, że gościu, który jest szefem Polady i powinien wiedzieć takie rzeczy, a tym bardziej powinien wiedzieć, zanim takie oszczerstwa publikuje publicznie, że 29 dni, a w rzeczywistości jest tak, że jakby środowisko ekspertyzy, biegli sądowi, czy dietetycy, ludzie, którzy też pracują z tym, bo ja też rozmawiałem szczerze z osobą, która zajmuje się, powiedzmy, no, takimi cyklami, bym powiedział, do sportowców i to jest, no to jest fakt, że ta substancja utrzymuje się kilka miesięcy w organizmie. Ekspertyza sądowa, swoją drogą, wygląda to bardzo profesjonalnie, więc teoretycznie powinna dojść do opinii publicznej. Z jakichś względów nie doszło, ale czujesz, że ludzie tam w tej Poladzie to nie są ludzie, którzy, powiedzmy, no, szczególnie ci nie sprzyjają, że dla nich to jest też sprawa medialna, że oni nie mają... Nie mam pojęcia, co oni myślą, ja ich nie znam. Natomiast mi chodzi bardziej o osobę, która reprezentuje tą Poladę, że ten gość, nie wiem, wpisałem sobie go w goglach, kurwa, kim on jest, to wyskakiwała wszędzie moja twarz. I tak sobie myślę, ja pierdzielę, po co... Koleś chodzi, nie wiem, wykorzystuje to, on nie ma pojęcia, jaką też krzywdę robi, bo gdybym był słaby psychicznie, ja mógł wisieć, kurwa, na linie. On nie kuma tego, co robi, zamiast powiedzieć, nie no, to jest to dziwne, bo tak powinien wyjść. Jak ja bym był szefem Polady, wiadomo, że każdy jest inny, bym wyszedł. Dziwne jest to, bo koleś sam na siebie napuszcza antydopingowe te testy, USADę, sam bierze rzeczy, które nie są tutaj potrzebne. Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie? Tak bym powiedział, a nie, że no, drugiej bombie to jest tyle dni, kłamie. No, pojebane, nie? On nie wie, jakie konsekwencje za tym mogą pójść, bo naprawdę ktoś inny mogłaby być tragedia. No. Ale to żyjemy w takiej dobie ocen, czasami też ludzie w ogóle nie biorą odpowiedzialności za to, jak wydają na jakichś osobach publicznych, nawet lincz, bo to osoba publiczna to jest ta sama osoba, to jest taka sama osoba, jaką spotykamy w życiu na co dzień, jak każda inna. Poza to, że ona jest bardziej znana, to nie znaczy, że ona nie ma uczuć, nie ma empatii, albo potrafi się całkowicie odseparować od takich zmasowanych ataków. To jest jedna rzecz. Druga... Trzeba jeszcze ci wrócimy do tego, bo zapomnę. Dawaj. Wiesz co, jeszcze sobie myślałem, co ja mógłbym teraz zrobić, nie? Bo tam mi ktoś zarzucił, że ten wariograf był wcześniej. Ja mógłbym pójść na wariograf, Ale to jest już dla ludzi, to oni tak w to nie uwierzą, nie? Ale mógłbym, kurwa, na żywo pójść z nim, z Rynkowskim, po jednym pytaniu. Czy ja brałem Masteron i ten, kurwa, Klomifen między tamtymi testami a tymi? Odpowiedź byłaby nie. A do niego powinno być pytanie, czy według ciebie Masteron, nie wiem, jest do 29 dni, a on wie, że pierdoli głupoty, nie? Ja okay, to wiem. I niech jeszcze, kurwa, zetną głowę temu, co kłamie. Ja mógłbym to zrobić na żywo. I byłbyś gotowy do takiej debaty? Ale oczywiście. Mógłby się podjąć. Ale on tego nie zrobił. On tego nie zrobił, bo wie, że kłamie. Dzień Dobry TVN? Mógłbym na żywo to zrobić, bo wiedziałbym, że mówię prawdę. Ja wyjdę z głową, on kurwa, jemu spadnie. Okay. Drugi temat to jest, o którym też wspominałem przed chwilą, jeśli chodzi o tą ekspertyzę sądową i wnioski. To też było to ciekawe, dla mnie bardzo, że też ekspertyza, ja też to szczerze mówiąc miałem chwilę czasu i to sprawdziłem wśród ludzi, którzy się znają w temacie, że te... Przepraszam, znowu cię przerywam, bo jeszcze do tego, co chciałem zrobić. Wiesz, że ja mógłbym na kamerach 24 na dobę być zamknięty, kurwa, w więzieniu, zajebałbyś mi strzała z drostanolonu, bym tam se siedział, mógłbym poświęcić chwilę z rodziną, z Milankiem, z Agą, po prostu odejść na chwilę, posiedzieć tam te 30 dni i zobaczyłbyś, że dalej mam metabolity. Mógłbym tam posiedzieć na 2 miesiące i zobaczyłbyś, że dalej mam metabolity i żeby cała Polska, nie wiem, widziała 24 na dobę mnie, że przychodzi tylko lekarz, wali mi ten strzał i ja wiem, że i tak bym miał i jestem w stanie to zrobić. Gdyby ktoś był, kurwa, chętny, kto chciałby to sfinansować, ja mógłbym to zrobić, bo wiem, że ja mówię prawdę. Okay. To jest fajne przeświadczenie u ciebie i ja wiem, że to może się gdzieś tam spotkać z taką dość dużą kontrowersją, ale ja cenię twoją prawdziwość i to... w jakiej prawdzie jesteś sportowcem, kurwa, źle to zabrzmiało, w jakiej prawdzie jesteś sportowcem, ale jakby cenię cię za twoją prawdziwość. Ja wiem, że w swoim przekazie jesteś prawdziwy, to, że jakby doszło do pewnych błędów związanych z pewnymi ludźmi, ale ja nie mam gdzieś tam, dla mnie heroiczna, i z moją decyzją, bo to heroiczna praca nie ma wpływu w ogóle na twój sukces sportowy, o tym też przejdziemy sobie dalej na pewno w rozmowie, ale dlatego też sobie rozmawiamy w takiej konwencji. I kończąc tą drugą kwestię związaną z tą ekspertyzą biegłej sądowej, o której sobie wspomnieliśmy, że tam był jeszcze taki ciekawy wniosek, w którym wyszło, że te substancje, które tam były, mogły być, z tego co pamiętam dobrze, niekorzystnie wpływać na twoją formę na zawodach triathlonowych. Tak, a wiesz co jest najlepsze, że ludzie to podważają, mówili nie, bo miał lepszą regenerację, ale jakby to jest tak śmieszne, jakby wiedzieli, jakby mnie znali, bo nie wiem, obserwowali, to by wiedzieli, że on wtedy zrezygnował z triatlonu, nie robił pływania, roweru, biegu, chodził na salę, niszczył się, łamał se ręce, łamał nogi, łamał kręgosłup, wyrostek kolczysty w kręgosłupie, bo ja miałem to wszystko połamane. Przecież to jest chore. A tu mówią z drugiej strony, że na regenerację to brałem, żeby móc więcej treningów zrobić. Jak ja nawet wtedy odpuściłem zupełnie triatlon na kilka miesięcy, więc to jest w ogóle zaprzeczenie. Rozumiesz? Bo ja nie robiłem, nie wiem, codziennie maratonu, 100 km na rowerze, pobić rekord w triatlonie. Nie wiem, i chciałem, nie wiem, brać te suplementy, żeby móc się zmusić do jeszcze cięższej pracy, mieć lepszą regenerację. Nie, ja tylko to brałem, a trenowałem godzinę, max 2 dziennie MMA. I to było dużo łatwiej. No właśnie, byłem na luźnym treningu. A w ogóle to był luźny już później dla mnie trening, jak się zaadoptowałem. Tylko tyle, że byłem połamany. Dlatego się na to zdecydowałem. Tylko i wyłącznie dlatego. Tam nie ma drugiego dna. Oni mówią, no bo to na pewno go regenerowało, to miał siłę na większą ilość treningów. A mi to przeszkadzało, bo masy się nabiera. No, ty się na tym możesz znać gdzieś w tym środowisku, gdzieś tam, tak jak mówisz, zapytałeś, to biorąc takie środki, to tylko pompujesz się, a masz potem biec mnóstwo kilometrów. To musi być leciutki, kurwa, jak Kenijczyk, jak sarenka, a nie wielki. A tematy takie jak meldonium, bo ja powiem ci, kiedyś, to jest też ciekawe, że ja kiedyś też meldonium brałem, mimo że to było w sumie zakazane, ja też wtedy miałem przerwę od rugby, ale jakby na mnie takie środki nigdy nie działały jakoś mocno, trochę jak takie, wiesz, preparaty ziołowe, nie, jakieś boostery testosterony, jakieś Tongat Ali, Tribulusy, takie, nie czułem większej poprawy na takich rzeczach, więc no nie wiem jak subiektywnie, czy ty w ogóle po tych rzeczach czułeś w ogóle jakąkolwiek różnicę? Nie, ale wiesz w ogóle jaka była akcja z meldonią, bo to też jakby przypisują tamtej osobie. Z meldonią była taka akcja, że to już mój kolega, z którym czasem sobie trenuję. Była taka sytuacja, że było tydzień do walki, a on mówi: Robert, jest fight week, dawaj na kroplówkę, tam z chłopakami idziemy. A ja mówię... A kroplówki teoretycznie ale... też są za, nie? Tak, ale... Bo są niekcyjne. A wiesz, że ja dowiedziałem się, że powyżej tam iluś mililitrów to jest w ogóle doping. Tego nawet nie wiedziałem, dowiedziałem się przy tej okazji. Ja nigdy z takich rzeczy nie korzystałem na triatlonie, bo ja tego nie potrzebowałem. Ja sobie wolałem piwo wypić. W każdym razie on mówi: jest fight week, dawaj na kroplówkę. Ja mówię: ale na chuj mi to, nie? Lecę. On mówi: nie, no dawaj, będziesz się lepiej czuł. No i poszedłem i się okazało, że tam było meldonium. Tak wpierdoliłem w siebie meldonium. To nie jest tak, że miałem polecone przez tamtą osobę. To zupełnie nie był przypadek. Ale wiesz, że to dosyć dla niektórych osób może brzmić nieprawdopodobnie. W sensie, ja wiem, to ale to przez przypadek sobie wpierdoliłem meldonium. Nie, rozumiem, to trafiłem po prostu, nie mogę powiedzieć, że w środowisko, ale jakby no w złym miejscu, w złym czasie. To też było kurwa... Okay. To znowu ta moja lekkomyślność, taka ufność, ja przez takie coś zawsze miałam w życiu problemy, no i tutaj też tak było. Ja na przykład wiem teraz, że to jest potężna lekcja i więcej tego nie popełnię, tego błędu, a każdy mi teraz zarzuca, że ja zrobiłem to drugi raz. Ja cały czas płacę za tamto. Kurwa, niestety. No. Niestety będąc na takim poziomie jesteś na świeczniku i to jest tak, że każdy najmniejszy błąd może kosztować ci najwyższą cenę, ale to też jest ciekawe z innej strony, że te kwestie też wytyczne, ja też się w ogóle z tymi rzeczami USADA, te wszystkie Polada, te wszystkie kwestie dotyczące co jest dopingiem, co nie jest dopingiem, meldonium kilka lat temu, czy tam kilkanaście lat temu, przed tym jak wpadła na tym Maria Szarapowa, nie było dopingiem, wszyscy normalnie to stosowali w różnych sportach, kiedyś kroplówki były, teraz nie są, iniekcyjnie można było różne rzeczy, teraz iniekcyjnie nie można. Ktoś, kto decyduje, teraz trochę jest, bym powiedział, taka sekta związana z tym, że co jest, co ma być dopingiem, co nie jest dopingiem, trochę tak jak te dla mnie evidence-based medicine, nowa sekta, nowa religia, ludzie, którzy na wszystko muszą być badania naukowe, i nie mają często kontaktu ze swoim ciałem, ze swoją intuicją tego, co im służy, ale... Ale jeszcze wracając do meldonium, ja też jak już to wypadło, to ja zacząłem o tym czytać, że to działa podobno do 8 godzin. No i też to... Dlaczego taki koleś na przykład... Ale działa do 8 godzin, ale w organizmie jest dużo. Nie chodzi o to, ale działa do 8 godzin, a mi zarzucali, że ja to wziąłem w Brazylii, gdzie mój wyścig trwał 164 godziny, czy to rozumiesz? To co, brałbym kurwa na pierwsze 8 godzin, a potem... Nie wiem, jakby to dawało super moc, miałbym się gorzej czuć przez kolejne 156 godzin, bym tak miał psychę zryć, to w ogóle się nie trzyma kupy. No wiesz, to jest żałosne. Jasne, okay. Więc ja też... Okej, okay. jeszcze gdzieś tam powoli kończąc ten temat już, to też takie... Wróciło mi to z tym, czego zapomniałem, to, że no jest ta cienka granica, że to jeśli idąc jakby trochę tym tropem, to jakby wiesz, i jak weźmiesz, nafaszerujesz się, jak nie wiem, kreatyną, suplementami różnymi ziołowymi, to tak samo jakby różnice często możesz mieć bardziej znaczące niż jakieś śladowe ilości jakiegoś gówna, które ludzie myślą, że robi z ciebie jakiegoś tutaj tytana w ogóle, że to ci załatwi, że ty się szybciej zregenerujesz, że to jest nieuczciwe. To jeszcze jest... coś, ja nie miałem śladowej ilości tego gówna, tylko metabolit tego gówna, to już w ogóle, że miałem śmieci. Ja nie miałem tego, na przykład, że jakaś substancja może być tydzień i faktycznie ona jeszcze tam w tobie jest, ta substancja, ale nie metabolit tej substancji, nie? Tak mi to tłumaczyła też ta ekspertka, że jakby ja miałem metabolit, co w ogóle to nie jest aktywne, to jest po prostu w tłuszczu zalega śmieć. Tym bardziej też tutaj w jakichś wywiadach różnych, jak no, też rozmawialiśmy w ogóle 2018 rok, ja pamiętam jak ty też... I to, co po raz trzeci już chyba napomknę o rozmowie z Bartkiem Kubkowskim, z którym właśnie się nagraliśmy wczoraj, bo on ma, się przyjaźnicie i on ma bardzo dużo takich ciekawych anegdot, historii związanych w ogóle gdzieś tam z waszą relacją i to, jak ty podchodzisz do takich rzeczy i to jest dla mnie też bardzo wiarygodne, że ty też nie podchodziłeś do tego, także jakby dla niego też ty byłeś takim mutantem, geniuszem genetycznym, który nie zwracał często, jak Bartek powiedzmy ma układane posiłki tłuszcze, białkowe, niebiałkowe, przekąska przed treningiem, po treningu, tym często jakby trochę jesteś taką osobą, która zawsze na takie suplementy, nawet w trakcie zawodów, że oni ci podawali minerały, karbo, jakieś witaminy, to oni cię zmuszali do tego, że ty miałeś zawsze trochę wywalone na takie rzeczy, nie? Bo ja słucham organizmu. Ja bardziej czuję, czego mi potrzeba i to robię intuicyjnie. Tam bardziej chodzi o głowę. Ja muszę zaspokoić przede wszystkim głowę, potem ciało. I to działa od lat, także no faktycznie nie zwracam aż tak bardzo na to, choć trochę zwracam. No. Okay. A jak myślisz, skąd bierze się to, że wiele osób chce zaszkodzić twojemu wizerunkowi, ale mówię bardziej o osobach takich w środowisku triatlonowym, bo wydaje mi się, że środowisko jest pod tym kątem bardzo zero-jedynkowe i sam widzisz po różnych publikacjach, w których rozmawialiśmy sobie dzisiaj, że no, jest takie bardzo atakujące i jakby też jednoznacznie postawiło swój pogląd w tym temacie i są też osoby, z którymi ty startowałeś. Zastanawiam się, co myślisz o tym? Przede wszystkim tam mnie nikt praktycznie nie zna. Osoby, z którymi poznały, z którymi ścigałem się, nie wiem, ostatni raz w Polsce, może w 2014-2015 roku. Nie pamiętam, co było moim ostatnim wyścigiem, ale to były jakieś tam, nie wiem, jakieś zawody w Olsztyn, coś, ja pamiętam, biłem rekord polski, ja do dzisiaj mam tam jakieś rekordy tras, ja z tamtymi ludźmi się trzymałem, ale ja zobaczyłem, że z tego nic nie ma, dlatego poszedłem w ultra. I później ja już się nigdy nie pokazywałem w Polsce, ci ludzie mnie nawet, nie wiem, ten nowy rzut jakby triatlonowy, nie znają mnie, oni mnie tylko znają, oni cię nie znają, to myślisz, no, ale z jakiegoś nagłówków i tak dalej, a potem wyrabiają sobie opinie. To jest głupotą, wyrabiać sobie opinię o gościu, o którym się w ogóle nie ma pojęcia, z którym się nigdy nie rozmawiało, nie przeżyło nic. Jakbyś wziął osobę, nie wiem, która mnie teraz nie lubi po tej aferze, która wcześniej, nie wiem, spędziła ze mną, nie wiem, czas na obozach, czy gdzieś faktycznie mnie znała i się odwróciła, jakbyś wziął ją ze mną na debatę, nie miałby argumentu, żeby mi coś kurwa zarzucić, nie? Nie miałby. I taka osoba to dobrze wie. A nowi po prostu, nie wiem, sugerują się nagłówkami, myślą, że ja jestem arogancki, zaś ja nie jestem, ja jestem po prostu pewny siebie. Ale nie jestem arogancki, ja nie jestem złym człowiekiem, ja nigdy kurwa nikogo nie skrzywdziłem, chyba że, nie wiem, broniłem się, ja mógłbym wyżygać takie rzeczy na niektórych, którzy wiem, że na mnie gadają, ale nie chcę, nawet mi się tracić na nich życia przede wszystkim, po drugie nie chcę im niszczyć życia, bo wiem, że tego nie udźwigną, bo są kurwa słabi. Dobra, to osoba, to tak jak mówisz, osoby, które są, które ciebie nie znają, mają taki pogląd, bo łatwiej po prostu jest, tak jak sobie rozmawialiśmy, przypiąć łatkę, bo wiemy, jak działają mass media i środowisko, ale osoby, które no dobra, weźmy osoby, które cię znają. Na przykład weźmy, powiedzmy, jak odbierasz słowa, powiedzmy, Adriana Kostery, który mówi, że przez... On mnie tylko startowaliście... widział i dwa razy w życiu rozmawiał. Okej, myślałem, że startowaliście razem w różnych zawodach, więc tak, myślałem, że to jakby... Tyle, że mnie widział. Okej. A jak, powiedzmy, odbierasz osoby, z którymi bezpośrednio rywalizowałeś, które mówią, że przez takie osoby jak ty tracimy środowisko, czy nawet to, o czym rozmawialiśmy sobie chwilę przed rozmową, które nawet jak słuchałem jego podcastu u żurnalisty, który mówił, że właśnie, że jak powiedział, że nie wierzy w to, w twoje, powiedzmy, oświadczenia i że jak to jest możliwe, że coś, co ma się metabolizować przez, powiedzmy, kilka godzin czy 3 dni, jest w organizmie po kilku miesiącach i to, że właśnie w tym wariografie, co ci zarzucił, który robiłeś, że zostały zadane wszystkie pytania dotyczące twoich poprzednich startów, a nie zostało zadane pytanie konkretnie o zawody w Brazylii. No to pokazuje, że gość kłamie, że jest manipulantem. Natomiast ja już to wiedziałem, że on jest manipulantem i mistrzem tego, jak do mnie zadzwonił po Szwajcarii, jak tam gdzieś zdał jakąś wypowiedź na mój temat, zadzwonił do mnie, był zupełnie inną osobą przez słuchawkę, niż jak później gdzieś dał jakieś swoje kurwa oświadczenie, więc już wtedy wiedziałem, że jest to, co powiedziałem o nim, że miałem rację, natomiast to jest kłamstwo, ponieważ on rozmowę miał u żurnalisty jakoś niedawno, a ja wejdę, czekaj, na swój Instagram. Na Instagramie nie można edytować postów, możesz edytować treść, natomiast zdjęć nie możesz sobie dorzucić, więc pierwsza rzecz, zarzucił mi, że substancja, która 3 dni, jak może być tyle miesięcy. Tak, że mogę się batalizować kilka miesięcy. Tak powiedziała ta osoba, do której poszedłem. Gdybym wiedział, że będzie wiele miesięcy, też bym tego nie zrobił, więc to jest, powiedział jakby normalną rzecz, którą potwierdzam. No, ja też nie wiem, jak to jest możliwe, nie? Natomiast teraz wychodzi, że może być wiele miesięcy. Ja wcześniej nie potrzebowałem sprawdzać gościa, bo jak się udaje do specjalisty, to nie sprawdzam, czy on mówi prawdę. Jakbym poszedł do trenera motorycznego, rozpierdolił z kręgosłup, ludzie mi zarzucali, ty czemu go nie sprawdziłeś, że teraz masz rozwalone plecy? No bo jak idziesz do kogoś, na czym się nie znasz, no to mu ufasz. Ja tak zaufałem. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, na przykład natomiast na drugie. To jest, dodałem posta 31 lipca 2023 roku, czyli przed tym jego wywiadem. I jest na, Na drugim, pierwszym zdjęciu jest, jak to się on widział, bo on do tego nawiązał właśnie. No, oczywiście. Na drugim jest ankieta, bo zawsze jest ankieta na teście, i na trzecim jest opinia z eksperta, który nawet pozwolił mi nagrać film i mówi, że ja mówię prawdę. I teraz słuchaj, powiedział, zarzucił mi, że nie było tam pytań o Brazylię. Pierwsze pytanie. Czy substancje, które wykryto w twoim organizmie podczas zawodów w Brazylii, masteron i meldonium, zostały wprowadzone do twojego organizmu przed walką, która odbyła się 3 lutego na gali Fame MMA? Tak. Czy jest pytanie o Brazylii i że te substancje były wprowadzone przed lutym. Czy te substancje używałeś również po gali w trakcie przygotowań do zawodów w Brazylii w celu poprawienia wyniku? Nie. Czyli to znaczy z wariografu, że po walce, która była 3 lutego, nie używałem już tych substancji, a mi je wykryli, więc tu wychodzi, że po pierwsze, są dwa pytania już pierwsze w ankiecie o Brazylii, a po drugie wychodzi na to, że nie brałem tych substancji po walce, więc kłamał. Okay. Nie wiem, dlaczego on tak jakby... Czyli w tym poście masz jednoznacznie, czyli w tym poście jakby argumenty, można sobie zobaczyć. Dwa raz ekspertyza, która dotyczy tego, że może wiele miesięcy. Ja też nie chcę wchodzić w taką rolę, że ja tutaj będę słowa, coś wyczyszczał, tylko bardziej jakby to też fajnie, bo ja ci mówię konkretny przykład, daję dowód. A ty jakby myślę, że potrafisz na to odpowiedzieć, a ja też tutaj w żaden sposób nie staję w roli osoby, która coś wybiera, tylko jakby jest konkretna, wiesz, ty też mi dałeś taką wolną rękę. Zapytałeś się mnie o hejterskie rzeczy, które ludzie piszą w internecie i które ci zarzucają. Więc ja pomyślałem sobie, okej, może miałem o tym nie mówić, bo wydawało mi się, że to jest trochę takie, że będziemy mówić o rzeczach, które się, nie wiem, klikają, są fancy teraz na topie, ale mówię, okej, no jeśli dajesz zielone światło i mówisz, że możemy się zmierzyć... Nie ma nic do ukrycia, ale zobacz, jak koleś kłamał tutaj, w to nie potrafię uwierzyć. No mówi, że nie ma pytań o Brazylię w wariografii, są pierwsze dwa o Brazylii i to jest udokumentowane na zdjęciu w ankiecie. No jest kurwa debilem, tak jak mówiłem. Bo ty powiedziałeś już raz, że jest debilem. Właśnie, a wiesz czemu to powiedziałem? Bo koleś powiedział w wywiadzie, że ogólnie zaczepiał mnie tam kilka razy wcześniej, mógłbym ci to opowiedzieć, ale za długo ta rozmowa by wyszła, ale ja nigdy nie reagowałem. Zareagowałem dopiero na jego wywiad, gdzie powiedział, że wiedział, że nie ukończy wyścigu, bo jechałem tam dużo na stojąco i tak dalej, nie? A wiesz czemu ja jechałem na stojąco? Bo miałem operację 2 tygodnie wcześniej i teraz ja tego w sumie pokazywałem tylko znajomym. Już ci to pokażę. A wtedy go przeprosiłeś za to w ogóle? Bo jego żona... Nie przeprosiłem go za to. Chyba przeprosiłeś tam jakieś wywiadzie, że za mocno poleciałem może, że niepotrzebnie go zwyzywałem, ponieważ po rozmowie to była taka... Tak było. Najpierw były moje storki, później były od jego żony wiadomości na Instagramie, czy mógłbym to usunąć i tak dalej, bo on dostaje tam u siebie hejt. Więc usunąłem to, dlatego że poprosiła mnie jego żona. Oni mieli też, mają małe dziecko i mi jakoś szkoda się jej zrobiło, synka, usunąłem. Okay. On do mnie zadzwonił i dlatego to usunął, bo on do mnie zadzwonił, on powiedział, stary, usuwam to, twoja żona też do mnie pisała, ja to usuwam, tylko nagraj sprostowanie. To sprostowanie było z pizdy, bo już było inaczej niż jak rozmawialiśmy. Okay. Dlatego ja skasowałem. Ja przeprosiłem za debila, natomiast podtrzymuję to i jednak się nie myliłem. Natomiast czekaj, te zdjęcia ci pokazuję. No i patrz, on mi powiedział, że ja za szybkie tempo wrzuciłem, bo jechałem dużo na stojąco. Ja wiedziałem przed wyścigiem, że będę musiał około 60 godzin jechać na stojąco. A bo ty miałeś tam jakieś problemy urologiczne. Tak, w Alicante byłem na obozie i miałem operację. W Szwajcarii się wycofałeś z tego, co pamiętam, właśnie przez te problemy urologiczne. Nie? I mnie to lekarz zabronił jechać. Ja chciałem, żeby jechał, lekarz mi to przeciął. I żebym mógł dalej się ścigać. O, spójrz. To są... Słychać głos tu? No tak, dasz do mikrofonu. 22 to lipca. To są moje kurwa jaja, nie wiem, czy to na kamerze widać, a może nie pokazujemy. A zobacz, to jest 22 lipca. Okay, zajebista wasza. I patrz teraz. Dobra. Patrz, co mi kumpel wyjmuje na żywca. Z Venflon, czy co to jest, nie wiem, Venflon. Co to jest w ogóle? To jest jakiś liść? Co to jest? Nie, z tego mi ściekało, to jakiś taki... Venflon to się mówi, nie wiem, z czego sączy się krew przez to, żeby wydobyć z organizmu. Osocz, nie wiem, jakieś... Nie, no to była taka rurka, po którym ściekała pooperacyjna krew. I słuchaj, ja miałem... A to ściągał w trakcie wyścigu? Nie, to jest przed wyścigiem 2 tygodnie, dlatego ja nie mogłem siedzieć na siodle i dlatego jechałem na stojąco. Ja powiem ci, że gruby film, nie? W sensie... Bo ja, i patrz, i to tak wyglądało i to miałem zszyte, to jest parę dni do startu. I on mi mówi, że ja jechałem na stojące, że coś tam dowiedział, że ja nie dojadę, a ja wiedziałem, że będę musiał jechać 60 godzin na stojąco, bo nikt by po takiej operacji na to siodełko kurwa nie usiadł. Ja rzadko siedziałem na tym siodle faktycznie, Dlatego jechałem na stojąco. I mnie wkurwiło to, że on daje do mediów taką wypowiedź, nie znając mnie, nie będąc moim trenerem, mówiąc, że za szybko to zrobiłem. Jakby nie ma pojęcia o mojej formie, gość, gdzie ja jechałem najbardziej równo z zawodników i dalej. A to się odbijało na opinii potem ludzi i na potencjalnych sponsorach, więc ja musiałem, no już nie wytrzymałem, dlatego to nagrałem, bo koleś, kurwa, startuje w zawodach, zamiast mówić o sobie, to on gada o Karasiu, nie? A to jest tak, że nie możesz w ogóle wstawać z siodełka, jak jedziesz na... Mogę. Tylko że, wiesz co, nie wiem, czy są osoby na świecie, które by dały radę 60 godzin jechać w staniu. Okay. Skurcze w stopy są. Ja tam wylałem może łez, bo to jest bardzo trudne. Tylko wiedziałem, że mam inną genetykę. Ja potrafię przy ścianie teraz kucnąć i zrobić 2 godziny, kurwa, krzesełka. I czuć się po minucie jak po 2 godzinach. Czaję. Więc dlatego wiedziałem, że genetykę mam taką, że to przerobię. Okej. Jakby zostawiam też takie tematy, jakby rozumiem tematy z Adrianem, bo się odniosłeś bardzo tak zero-jedynkowo. Zostawiam tematy, bo jakby w ogóle na ten temat też wypowiadali się jacyś olimpijczycy, nie wiem, znalazłem jakieś wypowiedzi, czy tam Uli Radwańskiej, Marek Plawgo, że to są naprawdę takie mocne, że tak, po prostu mocne cyniczne... jakby, tak, to mnie to żenowało, że osoba nie zna mnie, nie wie jak było i on wierzy, bo gość z Polady powiedział 29 dni, nie jak tam ten, że mówi, że jestem oszustem i tak dalej. Nie jestem oszustem, bo ja kurwa nikogo nie oszukałem. I to nie jest moje tłumaczenie się. Ja staram się jakby obronić, bo jestem pomawiany. Dlatego... Okej. A jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz, bo gościem też u mnie w podcaście kilka w ogóle miesięcy po tym, jak my rozmawialiśmy w 2018 roku we wrześniu, był Sebastian Karaś. I on swojego czasu... Że mój brat? Tak. I on, jakby nie wiem, czy ty w ogóle kiedykolwiek mówiłeś o tym w podcaście, ale pomyślałem sobie, widziałem jego post, bo też się mamy gdzieś tam znajomych i widziałem jego post, który publikował. Po tej pierwszej wpadce był dość mocny. Ty go czytałeś? Na pewno czytałeś. Tak. Był dość mocny. Jak odbierasz takie słowa od osób, które tak naprawdę są ci najbliższe? Bardziej z mamą o tym gadałem. Ja z moim bratem nie mam kontaktu wcześniej przez inne rzeczy, natomiast obiecałem mojej mamie, że nie będę go kurwa tu cisnął nigdy w żadnym wywiadzie, więc jakby ja zamknąłem jego jakby etap z moim bratem i jakby on nigdy w moim życiu już nie będzie, bo jakby po prostu ja takich ludzi nie akceptuję. On nie akceptuje mnie, ja jego. W każdym razie ja już z nim wcześniej nie rozmawiałem. No i on nagle to wypuścił, jakby moja mama mówiła, że tłumacząc się tym, że jakiś tam na niego hejt spadał, że go mylili ze mną i on takie coś dodał. No to zamiast napisać, że słuchajcie, to jest pomyłka, współczuję, ja bym tak po prostu zrobił, każdy jest inny, współczuję mojemu bratu, bo ja jakby wiedziałbym, z czym on się teraz mierzy, a on jakby kolejną kurwa szpilkę wbił. No co, jakby trochę taki gwóźdź do trumny, że to jakby jeśli osoba... Nawet nie do trumny, bo ja w niej nigdy nie byłem, natomiast kolejna szpilka po prostu niepotrzebna, jakby ja na jego temat nigdy nie powiedziałem w sumie złego słowa, mógłbym tu wyżygać wszystko, ale nie zrobię tego, to jest jednak mój brat, tak jak z tatą, z moim tatą też nie mam kontaktu i wiem, że nigdy go nie będę więcej miał, bo nie toleruję niektórych zachowań i tyle. I nie wiem, czy ich boli kurwa prawda, czy co. Nie mam pojęcia. W każdym razie jakby nie chcę o nich rozmawiać i no dodał coś takiego, ale co mam teraz cisnąć? No ja tak sobie po prostu pomyślałem, bo pamiętam to, bo wprawdzie to było dużo wcześniej, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli bym od swojego brata dostał takie, wiesz, że czasami jak jesteśmy w trudnych sytuacjach, to jedynymi osobami, na które możemy liczyć w życiu, to jest przede wszystkim rodzina. I jeśli jesteśmy w ciężkim, powiedzmy, momencie życiowym, nie mówię, że to jest ciężki stan, bo to wszystko zależy od tego, jaką my przybieramy narrację, jak odbieramy tą sytuację, to po prostu wiem, że wiesz, osoby najbliższe dają ci to wsparcie i podtrzymują cię na tym. Mój brat nigdy nie był mi najbliższy, moi przyjaciele byli bardziej jak moi bracia niż nie jak on, natomiast on jakby, nie wiem, nie miał świadomości chyba, albo po prostu, nie wiem, jest takim człowiekiem, że może miał świadomość, a i tak to zrobił z premedytacją. Jak można się zasłaniać tym, że ma się teraz ciężko, bo ktoś mu tam coś powiedział? Kurwa, to co było na mnie, to nie wiem, jakby to uniósł w takim razie. Skoro ja mu było ciężko, on nie ma pojęcia, jak mi jest ciężko. Tu kurwa koszmar, nie? Nie mogłem uwierzyć, że mnie to spotkało. I to było dla mnie trudne, że jakby po co takie coś robić, bo ja bym tego nigdy nie zrobił. No tak jak mówię, każdy jest inny, może on lubi takie ruchy robić. Nie obchodzi mnie to. Jasne. No ale to jakby też, żeby spojrzeć bardziej pozytywnie na to, to też są osoby w tym świecie, które cię wspierają i bym powiedział, że dla których wciąż cały czas jesteś taką ikoną, inspiracją. Myślę, że dla większości ludzi i tak nią jesteś cały czas. Myślę, że dużo ludzi też interpretuje to jako małe potknięcie, ale też ja też cenię ludzi, którzy są w stanie w mediach mówić głośno wbrew takiemu przekazowi związanemu z głównym nurtem, który idzie i ciśnie. Powiedzmy to, jak sobie rozmawialiśmy, też Asia Jędrzejczyk, która też powiedziała, że dla niej wciąż jesteś idolem, ikoną i jakby tutaj takie tematy nie są z tym związane. Dużo też, nie wiem, twoich znajomych z maty, Kuba też, Felicze. Kuba? To jest Kuba? Nie, nie wiem. Bujaszek, tak? Bujaszek, tak. Chyba też nie, tak nie, oficjalnie. Mimo tak. Trzeba mi teraz Krzysztof Krzysiak. Chyba tak, tak. Ale są osoby, które się w tym, nie wiem, tak. Ktoś posługuje, to się zapomina imienia. Tak, tak. Tak, więc też są takie osoby, które potrafią to robić i ty też tak. Jak ktoś jest blisko ciebie i widzi wszystko i wie o wszystkim, no to też jakby łatwiej jest komuś takiemu się wypowiedzieć też, nie? Tak. I można też znaleźć jakby w ogóle w tym jakby twoją taką rolę, w której ty tak naprawdę jakby też myślałem o tym chwilę, co powiedziałeś przed, że dlaczego ty jesteś identyfikowany jako twarz, że trochę część ludzi zarzuca ci, że ty źle wpłynąłeś na ogólnie odbieranie środowiska triatlonowego. Z drugiej strony, no, z jednej strony żałosne, z drugiej strony zobacz, jak to ci pochlebia, że jak dużą zmianę przerwę ci tutaj, zobacz. Wcześniej jakby nikt nie mówił, jak były sukcesy, jak nie było tej afery. Każdy mi to wszystko i tak podważał w tym środowisku. Oni mi podważali, mówili, a w normalnym triatlonie byś nie dał rady, ale ja w normalnym triatlonie się ścigałem, byłem mistrzem Polski, miałem rekord Polski. Teraz oczywiście, myślę, że i tak z moim treningiem skończyłbym w top 3 na mistrzostwach Polski na Ironmanie, nawet nie robiąc żadnego zadania. Natomiast wiem, że nie byłbym tam najlepszy, ale jakby o co mi chodzi, że oni i tak nie mogli znieść tego, że ja mam sukces. Jak byłem biednym chłopakiem, który był z potencjałem i oni to widzieli, to mówili, Boże, czemu Karaś nie ma sponsorów, czemu nikt mu nie pomaga, gdzie jest związek i tak dalej. Jak wyobrałem swoją drogę, gdzie zacząłem to wszystko spieniężać, zacząłem być bardziej rozpoznawalny, to im zaczęło to przeszkadzać. Tym samym osobom, bo sprawdzałem, zaczęło przeszkadzać to, że nagle jestem medialny. Jednak oni tego nie chcieli, tak tylko pierdolą, ale jak już ktoś do tego dochodzi, do tego celu, to oni chyba nie mogą wierzyć, bo może są takimi nieudacznikami, że im w życiu się żadnego celu nie dało zrealizować, a jak zaczęli, że mi się udało, to ich to po prostu zabolało. W każdym razie większość z tych ludzi, bo nie mówię, że wszyscy, oni nawet mi nie byli wdzięczni przed tym, że jest taka rozpoznawana dyscyplina. Oni mówili, że ja nic do tego nie mam, że ja tylko, że ludzie potem to mylą, że to i tak jest na niekorzyść i tak dalej. Więc jakby oni zawsze mówili źle, większość mówiła źle. A teraz nagle mówią, że niektórzy widziały, że tracą sponsorów, jak oni kurwa ich nigdy nie mieli nawet. Że sponsorzy się odwracają. A czemu mi nie podziękowali? Skoro się odwracają, to musieli przyjść. Czyli skoro się odwracają, no to musieli też wcześniej przyjść dzięki mnie. Dlaczego mi za to nigdy nikt nie podziękował? No zresztą my o tym rozmawialiśmy w 2018 roku, dlaczego tam nie ma pieniędzy, dlaczego to nie jest tak rozpoznawalne i ty też pamiętam wtedy, nawet wiesz co, ja teraz tak sobie przypomniałem, że wtedy, kiedy my się umawialiśmy nawet po twój Instagram, nie, to jakby zasięgi, które generowałeś wtedy były dopiero gdzieś tam raczkowały, nie, no, tam, nie chcę mówić gdzieś tam liczbami, ale to jakby potrafiłeś to wykorzystać, bo to jest też duży sukces medialny, że ty potrafiłeś przeistoczyć to, że chociaż też dużo, to jak mieliśmy się odnieść do tych takich, wiesz, filmów hejterskich, osób, które ci to zarzucały, że ludzie ze środowiska przestali patrzeć na ciebie jako triatlonistę, a zaczęli patrzeć jako influencera, jako człowieka, który bardziej świeci tam w mediach społecznościowych, nie wiem, jakieś sprawy, jakieś, nie wiem, pudelki, ścianki na jakichś rzeczach, więc to też ten pryzmat trochę się zamazał. Ja na przykład jestem z tego dumny, że potrafiłem, ja dalej według mnie jestem triatlonistą, ponieważ uprawiam te trzy dyscypliny, no nie wiem, jak może nazwać inaczej te trzy dyscypliny, pływanie, rower, bieg. Startuję w zawodach ultra, w triatlonie ultra, gdzie robi to wiele osób od wielu lat, od chyba, nie wiem, 80 któregoś roku były pierwsze ultra, więc raczej jestem też triatlonistą, tylko dodatkowo potrafiłem, nie wiem, to spieniężyć i właśnie na Instagramie i potrafiłem się zabawić w influencerkę, bo jakby trzeba iść z duchem czasu, no jakby wiadomo, że dla nich lepiej byłoby wieść takie życie jak oni, natomiast no ja taki nie jestem. Ja korzystam z wielu torów, ja sobie ułatwiam to życie, bo je kocham, jest mi tak łatwiej, jestem szczęśliwszy, mam przepiękne życie i nie potrafiłbym z tego zrezygnować, bo jakiś debil mówi, że no nie wiem, powinno się być chyba tylko w tym obszarze, tylko pływać, jeździć, rowerem, biegać, a nie prowadzić tutaj marketingu, nie prowadzić Instagramów, nie wchodząc w jakieś tam współpracę. Ja nawet nie wiem, czego oni oczekują, ale szczerze nie obchodzi mnie, jak oni mnie nazywają. Nie obchodzi mnie to, nie? Okay. To jest tak, że ty dałeś, też dałeś początek, nowe życie osobom, które w ogóle zaczęły triatlon, zaczęły się tym interesować, zaczęły startować w ultra. To są dziesiątki osób, które ty miałeś pod swoją, bym powiedział, pieczą jako trener, ale też miałeś swoje, nie wiem, prowadziłeś zawodników, jakieś programowania, czy wspierałeś też nawet ludzi, inspirowałeś do tego, żeby startowali na większych, dłuższych dystansach właśnie ultra, powiedzmy też, no nie wiem. Ja nigdy do tego nie namawiałem. Tysiące, nawet, nie? Tak, ale nawet, wiesz, swoją postawą poprzez swoje rekordy inspirowałeś nawet. To nie tylko do triatlonu ciągnęło, to nawet wystarczy dużo osób, mnóstwo, no kurwa, setki, tysiące wiadomości, jak ruszyli się z kanapy, jak poszli pobiegać. Nawet teraz ludzie nie mogą ogarnąć, jak ja jestem w stanie nie leżeć w łóżku, że oni się dziwią, że ja po takiej aferze, że jestem w stanie mieć taką siłę, że ja realizuję treningi, że oni sami mówią, idę na trening, czasem im tam się coś noga powinie, czy mają jakieś, nie wiem, trudniejszą chwilę i odpuszczają. Ja dalej widzę, ile osób inspiruje, motywuje. Tak. I to mi też bardzo pomaga, nie? Nawet powiem ci, była w zeszłym tygodniu, tutaj siedziała na tym samym fotelu Alicja właśnie Pieszka-Bazan, która też mówiła w bardzo dużych superlatywach, że właśnie ty byłeś taką dla niej, takim kwantyfikatorem, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale takim bodźcem do właśnie wystartowania i zrobienia dalej tych swoich wyników w ultra, w podwójnym. Potem wprawdzie wasze drogi się tam jakoś rozeszły z różnych przyczyn, ale to też była taka zapałka, nie? Ty byłeś taką inspiracją. Że tak, pomagałem Ali i no i co? I na pewno ją akurat do ultra namówiłem, bo wiedziałem, że ma potencjał, że widziałem, że tam trochę ogień w niej zgasł i wiedziałem, że to może fajnie wyjść, bo to będzie bardziej medialny niż każdy jej poprzedni wyścig. A powiedz, teraz w ogóle masz taki plan, bo specjaliści jacyś wyliczyli, że tam gdzieś tam to w organizmie zostanie, jakby zamykając ten temat na szczęście, zostało ci jakby 3 miesiące w organizmie. Czy będziesz w ogóle startował w jakiś, będziesz miał jakieś oficjalne starty, czy będziesz... Oczywiście, że tak. Póki będę miał na to ochotę, a robię w życiu rzeczy, na które mam ochotę, to będę to robił. Może nawet i z 10 lat. Więc będę się ścigał, będę po prostu startował w tym ultra, bo to nawet nie można nazwać tam ściganiem, bardziej walka z czasem, ze swoim umysłem, ze swoimi słabościami. Kocham te wojenki w głowie, kocham tą przygodę razem z przyjaciółmi i chcę tak spędzać czas, więc będę to na pewno kontynuował. Ty jesteś takim outsiderem trochę, co? Taki, że masz trochę tak, że mógłbyś dojść do celu inną drogą i osiągnąć to, co chcesz, ale twój taki, powiedziałbym, niepokorny charakter, nie wiem, ja czy mam bardzo dużo pokory, to nie jest tak. Nie, ale bardziej pokory, ale taki niepokorny pod kątem tego, że ostatnio słuchałem takiej historii twojej, jak byłeś gdzieś tam w szkole w jakimś okresie młodzieńczym, że nauczycielka dała ci ultimatum, w którym powiedziała ci, że słuchaj Robert, napiszesz tutaj ten egzamin, przejdziesz dalej i będzie po sprawie, a ty powiedziałeś, że wiesz co, jakby nie czułeś, że to jest zgodne z tobą. Tak, czułeś szantaż, tak. I zrobiłeś, jakby mogłeś to zrobić i zaoszczędzić sobie rok w szkole, ale ty jakby wolałeś pod prąd. Może to nie jest bycie niepokornym, to nie jest wcale coś złego, bo bycie... Nie lubię niesprawiedliwości, szantażu. Ja wiedziałem, że ten rok nie będzie miał wpływu na nic, ale nikt nie będzie mnie tak szantażował, bo wiedziałem, że były osoby, które przechodzą, a mają gorsze oceny. Ja byłem na wszystkich zajęciach, nigdy tej osobie nie przeszkadzałem. Po prostu miała taki dzień, ten gość, jedną takie ultimatum, na które nie potrafiłem przystać. To jakbyś to nazwał, jeśli to nie jest pokora? To jakbyś to nazwał? Po prostu dla mnie to była niesprawiedliwość i jakby nie mogłem pozwolić osobie tak być traktowanym, więc jakby ja i tak chciałem zrobić swoje, natomiast z dzisiejszym umysłem sprawiłbym tak, że on by nigdy nie był nauczycielem, bo to nawet nie było nigdzie nagłośnione. Okay, ale zostawiając tą sprawę, bo bardziej mówię o tym twoim iściu chodzeniu pod prąd, że po prostu jesteś outsiderem po prostu, zbaczasz ze ścieżki obranej przez innych i mógłbyś zrobić to, nie wiem, tak wracając, dać oświadczenie, przeprosić, sprawa by gdzieś tam zaniknęła, mógłbyś ten egzamin tutaj napisać. Każdy na moim miejscu z tym oświadczeniem, chodzi znowu o tą aferę? No nie, jakby to jest gdzieś tam przykład, tutaj... ja mówię o tym, że tak samo mogłeś z tym egzaminem, że mogłeś po prostu go zrobić, mogłeś zacisnąć zęby, iść dalej, znaczy, ale ja jakby ty wybierasz taką ścieżkę. Ja robię jak czuję po prostu, ja robię jak czuję, tak samo z oświadczeniem. Ja mogłem w ogóle, nikt by na tym, na moim miejscu o tym nie powiedział, a ja powiedziałem, bo czułem, że tak jest prawdziwie. Wiem, że prawda nie jest w cenie już, no teraz dopiero to wiem. Natomiast no tak zrobiłem, bo ja muszę się czuć dobrze ze sobą. Ja nie mógłbym mieć potem kurwa moralniaka całe życie, bo bym był niewolnikiem tych myśli, niewolnikiem. Okay. I to się ciągnie za tobą cały czas, nie? W sensie, że ty masz tak, że od małego. Masz tak, że... A czułeś takie rzeczy w ogóle, które cię wyróżniały? Zawsze to samo, czułem to. Co to było? A czy to właśnie to, to że właśnie ja miałem to. Zawsze jakieś takie swoje zdanie, pomimo tego, że nie wiem, moglibyśmy stać w 10, 9, by coś tam chciało zrobić, ja bym powiedział, że nie. Nawet teraz, że nie wiem, jadę z 3 kolegami, ktoś chce się popisać, mocniej jedzie, jak ja nie jestem kierowcą, mówię, weź zwolnij, masz jechać 120. Okay. Że jakby nie imponuje mi to, że pomimo to, że te dwie inne osoby też mogą się źle czuć, ale nie potrafią się kurwa odezwać. Że ja zawsze jak coś źle się czuję i czuję, że coś ma negatywny wpływ, to o tym mówię. A to jest akurat, to jest zajebista cecha, w sensie nawet jak no, rozmawialiśmy sobie, umawialiśmy się, ty masz takie bardzo podejście takie zero-jedynkowe, u ciebie naprawdę twoja taka bezpośredniość, szczerość jest aż wręcz czasami przytłaczająca, bo czasami... A nie we wszystkim, większością zero-jedynkowa. Że czasami wydaje mi się, że mógłbyś coś robić bardziej politycznie, bardziej delikatnie, żeby kogoś nie urazić, ale ty masz tak, że jeśli uważasz, że ktoś jest debilem, nie masz takiego filtru, mi się wydaje, przez który mógłbyś przepuścić, że okej, jeśli powiem, że on jest debilem, jakie mogą być tego konsekwencje, współprace sponsorskie, to jest zajebiście, moim zdaniem, ważne. To jest zajebiście unikatowa cecha. Ale wiesz co, ja też takiego świecie, czegoś nie mam, że, bo to wychodzi jakbym, nie wiem, opiniował kogoś, nie? Ja tylko się odnoszę do kogoś, kto mnie zaczepia, jak już coś. Ja nigdy nie, nawet jak ktoś zrobi głupotę i będę czuł, że on jest debilem, to ja nigdy o tym nie powiem, bo ja nie chciałem komuś robić przykrości. Nawet się nie interesuje taka analizą. Ja nie wiem, jak kogoś nie lubię, to nie obserwuję, nie wchodzę. Ja nie rozumiem ludzi, którzy na przykład wchodzą do mnie, mnie nie lubią, mnie cisną. Okay. Ja bym nigdy na to nie stracił sekundy życia, nie? Ja tu na przykład tutaj jestem, bo ciebie lubię, wiedziałem, że będzie afera, raczej będzie pytanie o tą kurwa aferę, ale to nie jest tak, że ja teraz czuję, że tracę czas. Ja mam z tobą dobre wspomnienia, fajnie mi się gadało w 2018, jeszcze rozmawialiśmy, że ty z Filipem się przyjaźnisz, też dobrze mi się z nim rozmawiało i ja na przykład lubię tak spędzić czas. I tyle, robię co po prostu chcę. No i ja nigdy, nie wiem, na nikogo bym nie zwyzywał tak. Nawet jak, inaczej, widziałbym takiego Roberta Karasia, tą sytuację, ja bym tego nigdy nie oceniał. Ja się dziwię tym ludziom i sportowcom, właśnie osobom publicznym, że oni potrafią tak, nie znając sytuacji, tak se kurwa ocenić na główek, nie? Okay, nie potrafię tego zrozumieć. Czyli ty robisz to w odpowiedzi, jeśli używasz mocnych argumentów, to robisz to w odpowiedzi. Oczywiście, że tak. Okay. Dobra, a wracając do tych kwestii, w których się wyróżniałeś jako dziecko, miałeś osoby takie, z którymi się inspirowałeś? Miałeś takich ludzi, którzy były dla ciebie takim motywem przewodnim w życiu? Zazwyczaj to były osoby ze sportu walki, Conor, Tyson, Bruce Lee. Conor później, nie? I to też zazwyczaj to były takie osoby kontrowersyjne, a jeszcze co jest najśmieszniejsze, że kiedyś wszedłem na profil jakiegoś tam hejterka, który mnie pocisnął o ten dopingu i tam widziałem Tysona jakieś przemyślenia, sentencje. I z tego nie mogłem wierzyć. Koleś był tam, nie wiem, oskarżony o gwałt. Ja wiem, że był wyjątkowym sportowcem w tym swoim prime, kiedy jeszcze miał Casa d'Amato przy sobie i jakby słuchał go, nie odpierdalał. Ale później wychodziły jakieś, nie wiem, pobicia. Wychodziło, że sam powiedział, że zawsze był na sterydach, tylko mocz dawał żony. I teraz zacząłem tą kurwa hipokryzję i coraz więcej tego widzę, nie? Że mi zarzuca gościowi, który sam się do tego przyznaje. Mówi, że to nie było do tego, a tutaj ma kurwa Tysona, którym się jara, inspiruje i cytuje jego sentencję. No jest tak kurwa dla mnie żałosne i to też mi pokazało, jak ludzie są głupi, nie? Więc... To też pokazuje, jak szybko ludzie zapominają takie rzeczy, że nawet ten stan, w którym jesteś teraz, to jest stan emocjonalny, tymczasowy. Cytowała jego książkę też, w której to mówił, więc jakby to nie że on zapomniał. Tak, ale to jakby, a to jest ciekawe w ogóle, nie? Że z perspektywy czasu, nawet jak ludzie, którzy się jarają tą książką, w sensie jego biografią, w ogóle nie patrzą na na niego poprzez pryzmat tego, że tu był oskarżony o gwałt, tutaj był sterydziarzem, powiedzmy. Tutaj walił piątkę koksu na imprezie. Tak, i jakby wszyscy, jakby zapytasz się każdego fightera, to jakby mnóstwo osób ci odpowie, to jest Mike Tyson, ale nikt nie patrzy na to przez ten pryzmat. Każdy patrzy przez pryzmat jego bilansów i co robił z przeciwnikami, ile zaliczył nokautów. To jest też fenomenalne. No to jest niesamowite. Że jak ten stan może być paradoks. Taki, wiesz, że to jest krótka chwila, nie? Że wiesz, że ludzie zapominają, nie? Raczej oni o tym wiedzą, to nawet nie chodzi o to, że zapominają. Ja nie rozumiem tego, nie kumam tej rozkminy. A powiedz, nawiązując do twojego ostatniego rekordu, mogę powiedzieć rekord? Bo to jest rekord. Ja to uznaję, ja nawet mam, nie wiem, 2 kubeczki z Brazylii, ja wiem, jak ciężko na to pracowałem, ja wiem, że tam nic nie miało wpływu, żaden kurwa metabolizm sprzed roku i miesiąca i ja to uznaję, bo ja wiem, jak ciężko na to zapierdzielałem i że ja tego dokonałem. Ja to wiem. Ja z mojej głowy tego nie wymarzę. I wiem, że tam nie oszukiwałem. Okay. Wiesz co, ja też to uznaję, tylko ja wiem, że jest środowisko, które po ostatnich badaniach i w związku z tym, że to nie zostało oficjalnie uznane i w związku z tymi badaniami zostało to, czy tam wykreślone, czy nie zostało to zarejestrowane, więc dlatego... Chciałem to zaznaczyć, bo ludzie mówią, że i tak by tego nie było w tabeli. Byłoby. To było oficjalne bicie rekordu, które było dla mnie specjalnie zorganizowane. Indywidualna próba rekordu, bo wiedzieli, ci ludzie ze Stanów, ten organizator, że jakby znał całą sytuację. On mnie tam zaprosił, żebym miał możliwość się szybciej oczyścić niż te 2 lata. Dlatego to okay. A to było po prostu za szybko. Dobra, bo widzę, że tam jest i był 10-krotny. Jakby też przechodzę przez te kilka lat ostatnich, w których brałeś udział w różnych zawodach, w różnych wyzwaniach, rekordach. W zeszłym roku w Brazylii zrobiłeś 10-krotnego Ironmana, teraz pobiłeś znów rekord w 5-krotnym Ironmanie, bijąc notabene też rekord poprzedni Adriana Kostery. Czy czujesz w ogóle, że za każdym nowym wyzwaniem przekraczasz takie nowe jakieś granice możliwości w swoim ciele mentalnym? Czy... Co ty? Ja robię co lubię. Tak jak ci powiedziałem, to na całą ochotę. Potrafiłem to spieniężyć. Nie wiem, fajnie mi jest na tej trasie, fajnie mi jest z przyjaciółmi i dlatego to robię. Ja tam nic, jakby żadne inne przesłanki tutaj nie idą za tym, nie? Ja w ogóle nie wiem, ludzie to tak, taki obraz tego robią, że to jest coś niesamowitego. A dla mnie jak, nie, sobie trenujesz 6-8 godzin dziennie, to doprowadzasz ciało do takiej formy, że masz no, taką wytrzymałość, która no, jest nadludzka, bo nikt inny tego nie robi, dlatego... To jest takie nadludzkie, nie? Ale dla mnie to jest jakby takie normalne. Nie? Okay. Ale i tak przekraczasz to się i nie chcesz mi powiedzieć chyba, że biegnąc z, nie wiem, naderwanym Achillesem, ze spuchniętym jajem, czy z, nie wiem, ze złamanym piszczelem, no nie przekraczasz granic jakichś bólów w sobie, które po prostu wiesz, że normalnie byś przerwał już dawno na to. Na treningu bym nie kontynuował, nie zrobił nigdy na tak długiego treningu. Nawet... Oczywiście, że tak, natomiast jak już się na coś decydujesz, to chcesz to doprowadzić do końca, jakbym nie miał możliwości, jak na przykład lekarz mi zabrał w Szwajcarii, bo ja mogłem odczekać 5-7 godzin, albo mogłem sobie wbić strzykawkę, tak jak tu ci pokazałem przed chwilą, spuścić ten płyn z jaja, jak mi kumpel zrobił Alicante 2 tygodnie wcześniej i bym pobiegł, bo mnie obijał udem o jajo, bo to było tak wielkie, nie? I kurwa, ja mogłem to zrobić, tylko tutaj akurat mi ten przerwał. Ja zawsze do końca walczę, nie wiem, czy w walce zerwę więzadło, pójdą mi łękotki, ja i tak się nie poddam. Pomimo tego, że mogę przegrać i tak dalej, ja się nie poddam, ja zawsze walczę do końca. Chyba że walka jest o nic. To ja schodziłem z tras, gdzie wiedziałem, że to jest bez sensu, bo drugi to i tak już chuj, nikt o tym nie powie, a też bardzo biznesowo do tego podchodziłem, nie? No i tyle. I z tym piszczelem i tak dalej, to wiedziałem, że jestem w stanie, sobie przeliczyłem, że mam przeciążeniowe złamanie, do mety jest 24 zostało, że dojdę to w 4 godziny i tak będzie super, więc tak sobie wiesz, szedłem. Ty już sam miałeś w głowie wtedy, że to jest chore w ogóle, co ty robisz, że ty idziesz ze złamanym piszczelem, że to w ogóle... Przeciążeniowo. Tak. Złamanym. Ale to było bardzo złe, ja wiem o tym. Ale dobra, to w takim razie inaczej. Jest jakaś granica dla ciebie? Bo ostatnio wrzuciłeś na Insta Stories, że będziesz przygotowywał się w kolejnym roku z Jurandem Czubańskim do 30-krotnego Ironmana. Jurand startuje w tym roku. Jurand startuje w tym roku, a ty będziesz startował w kolejnym roku. To jest to, co wyobraź sobie, że ja cały czas trochę żyję perspektywą tego 2018 roku. To, co my się spotkaliśmy wtedy, pamiętam, Triple Ultra Triathlon. Ja to pamiętam jak dziś, że to było dla ludzi tak coś niewiarygodnego i wszystkie media się z tym rozpisywały, ludzie naprawdę się tym mega jarali. To był tylko, znaczy z perspektywy czasu, to był tylko potrójny Ironman. jest 2024 rok. Zastanawiam się, gdzie jest w ogóle granica tych ludzkich możliwości, bo dalej 30-krotny Ironman, nie chcę nawet tego liczyć, ale ile to jest w ogóle kilometrów na rowerze, ale to jest w ogóle... To jest w ogóle... 5400 na rowerze. A to nie jest jakieś trudne. Jak trenujesz tyle godzin, potem tylko walczysz z psychą i trzeba liczyć na to, że nie będzie jakichś większych kontuzji. Ja już wiem, że z dotarciami sobie jestem w stanie poradzić, gdzieś tam, nie wiem, ze stopami, z zabezpieczeniem ich. Pytanie, czy tam coś się nie połamie przeciążeniowo, nie? Ale to się dowiemy na wyścigu. A granica to jest ostatni oficjalny wyścig, który jest z ciągu taki najdłuższy. Nie ma już nic dalej? 50, 40? Nie, nie ma więcej niż 30 i... Chyba, że sam go stworzysz. Oficjalnej. A jakby ja startuję w oficjalnych zawodach, bo to się tylko sprzeda. Jakbym sam sobie zrobił challenge, to by to nie poszło. A jednak no, w niszowym sporcie trzeba kombinować, trzeba robić rzeczy, o których jest głośno i ludzie mają tak mówić jak ty, do to podchodzi, kurwa, to jest niemożliwe, jak to jest możliwe. No i takie komunikaty przyciągają sponsorów, przynajmniej w moim przypadku. USA, są ludzie, którzy ci zarzucają, że USA to nie było oficjalne, bo nie były przez tą organizację UTA robione. Ale to jest bzdura, bo na przykład, nie wiem, Jan Frodeno miał rekord w Federacji Challenge na Ironmanie 7, chyba 35 tam było, przez kilka lat. Wcześniej miał też Niemiec 7,41 Reilert Andreas i jakby to nie było w Federacji Ironman, tylko w Challenge. To jest ten sam dystans. Tak samo tutaj, są różne federacje. Ta federacja Anvil chyba w 1987 miała pierwszy wyścig. Co roku są wyścigi, więc jakby to nie jest nowa federacja. Dlaczego tam nie możesz pobić rekordu, a możesz tylko tu? To jest też pierdolenie osób, które nie mają o tym pojęcia. A ty nie czujesz, że ja się do ciebie dopierdalam? Bo ja specjalnie ci odpowiadam na pytania w ogóle. Bo ja się zastanawiam, czy ty... W ogóle czy nie, bo ja cię specjalnie trochę tak podkurwiam. Zadajesz mi pytanie, które mógłby chciał zadać człowiek. Ja ci na nie od razu ze strzała odpowiadam. Ja nie przychodzę przygotowany na rozmowę, nikt mi nie wysyła pytań, więc gadam co czuję. Więc zadawaj mi pytania osób, które mogą mnie nienawidzić i chcieliby mi zadać pytania. Robię, bo... Ja zawsze znajdę odpowiedź na to, bo ja nie jestem szczery. No. Tak, bo ja też zastanawiam się, czy ty nie odbierasz tego rzeczy, to ja atakuję, możesz mnie atakować cały czas. Ale ja ci właśnie tutaj daję takie trochę ci szpilki, żebyś ty mógł właśnie, powiedzmy, odpowiadając takim osobom, które cały czas coś, kurde, ty odpowiesz na coś, one wyciągają kolejną rzecz. I mają możesz wyciągać cały czas i nie ma co wyciągać. Więc zastanawiam się, czy ty nie odbierasz tego, że ja tutaj ci atakuję, cię wkurwiam. Super, że tak jest ciekawe przynajmniej. Dobra. Czyli 30-krotny Ironman to jest pik. Już dalej będziesz kończył. Uważasz, że 30-krotny, czyli to, co wnioskuję z tego, co powiedziałeś, 30-krotny jest łatwiejszy niż 10-krotny albo 5-krotny? To zależy od dnia, zależy od jaka będzie pogoda, zależy od tego, jak nie będzie kontuzji, to będzie łatwiejszy, bo ten przeciążeniowy piszczel to było straszne. Ja bym więcej nie dał rady. Ja bym nie dobiegł, jakby to się stało tak jak tam zaczęło dziać 50 km do mety, a 24 przed już tak, to musiało pójść dużo dalej, bo ten ból był nie do zniesienia. Czyli to tam było 422, czyli jakieś 370 km się zaczęło. No to już bym nie ukończył takiego 30-krotnego tego dnia, bo by nie dało rady z tą nogą iść tyle godzin. To po prostu byłoby niemożliwe, więc może być łatwiej, może być trudniej, zobaczymy. Okay. Najgorsza jest piątka, bo jest bez snu. To jest dla mnie najgorsze, a sen jest każdemu człowiekowi potrzebny. Jak ja nie spałem w sumie 73 czy ileś godzin. Przy 10-krotnym? Przy 5. W ogóle nie spałem. 60 godzin podczas wyścigu i przed nie spałem tam. I po trochę. Więc to było najtrudniejsze, a na dyszce to wiesz, lecisz 40 godzin, możesz się przespać 15 minut, znowu lecisz, możesz przespać się godzinę, więc to nawet nie jest sen, bardziej taki polifazowy, że jak łapiesz, nawet znaczy ale regenerujesz się. Nawet nie jesteś wejść w tą fazę takiego snu głębokiego, nie? Tutaj. Dobra, a powiedz, jak wyglądają twoje przygotowania, bo ty przed USA trenowałeś dużo w Dubaju. Ile mniej więcej dziennie, tygodniowo zajmowały ci treningi do tej piątki, no i też dziesiątki, bo tam też byłeś. 6-8 godzin myślę. 6 godzin dziennie. 6 średnio można by powiedzieć. Dziennie, 7 dni w tygodniu? 6. 6 dni w tygodniu. I ile się składało na to proporcje? Znaczy 3 jednostki dziennie i zawsze w tygodniu było 6 z każdej dyscypliny. Ja nic nie zmieniam. Okay. Całe życie tak samo. A imitowałeś jakoś bieganie i wysiłek w nocy? Tak, ja często robiłem zakładki 8-godzinne. 4 albo 5 razy ją zrobiłem przez całą noc. Zaczynałem tam od 22, wszedłem własnym bucha do 23, godzinę pływałem, potem jechałem kilka godzin na rowerze i biegłem do 4 czy do którejś. Po prostu sobie, jak ludzie imprezowali, to ja między nimi kurwa biegałem na deptaku przy plaży. I 8 godzin robiłem w ciągu, ale w nocy, bo właśnie wtedy jest najtrudniej. Trzeba się zmusić. Ja jestem raczej taką osobą, która nienawidzi po nocy trenować, kocham spać wtedy. I tak sobie to wszystko wytrenowałem. Czyli ty wychodziłeś na trening o 22. 22. I do rana, do której godziny mniej więcej? Na dół zjeżdżałem windą w apartamentowcu, robiłem pływanie, wjeżdżałem do góry, wsiadałem na rower na trenażer. Teraz nie pamiętam, na godzinę pływałem, czyli załóżmy 4-5 jechałem, to było 6, tak, i 2 biegłem. Nigdy nie biegłem 3 godzin, 2 biegłem. O której kończyłeś? 22, czyli o 6 rano i te 6 godzin o 4 rano. Coś niesamowitego, to, no powiem ci, ciężko mi to sobie wyobrazić, to jest też niesamowite. Nie wiem. Czemu ciężko? No ciężko mi to sobie wyobrazić, że można wyjść na trening oraz, że, znaczy o takiej godzinie zdarzało mi się wychodzić na trening, ale to jakby wiąże się z tym, że potem noc jest nieprzespana, bo... Ale wiesz co, jak masz kontrakt, jak nie chcesz zawieść, jak nie chcesz, wiesz, ile Aga też poświęca, jak widzisz tego swojego Milanka, że robisz to też dla niego, że jakby nie chcesz zawieść wielu osób, że to nie jest tak, że ja tylko dla siebie to robię, to już za daleko poszło. Także mi jest też łatwiej się zmobilizować, ja nie mam problemu z motywacją. No jak teraz, kurwa, ja dzień po aferze potrafiłem iść biegać. Okay. No, wiedziałem jak jest, wiedziałem, że będzie trochę trudniej, że zrobię sobie jakiś taki stop w życiu chwilowy, natomiast... No ale to wiemy, że to jest różnica między wyjściem na trening, powiedzmy normalnie, i wyjście na trening i bieganie całą noc, to już jest... Co ty, to jest lajtowe. No, to jest przyjemne. Ciekawa perspektywa, powiem ci. Jak to kochasz, łatwe to jest. A jak, powiedz, wygląda ta relacja właśnie, a propos tego, co wspomniałeś, czyli relacja z Agnieszką i Milanem? Jeśli ty trenujesz w tak dużej objętości, no nie ma wpływu na twoją rodzinę? Nie, bo to jest tak, moja praca. Ty więcej pracujesz, każdy normalny osoba więcej pracuje, a dodatkowo tam gdzieś sobie idzie dla wypoczynku czy dla medytacji na jakiś trening, więc oni to robią wszystko dodatkowo, a u mnie jak trenujesz 6 godzin średnio powiedzieliśmy, to i tak to jest krócej niż etat w pracy, a zazwyczaj... No nie wiem, teraz potrafię zrobić do 10, 4 godziny, to Aga dopiero wstaje, a ja już jestem po 4 godzinach i czasem nie robię nic do końca, okay. Cały dzień jestem z nimi. To tak się wydaje, ale ja mam bardzo dużo czasu dla nich i my spędzamy ze sobą całe dnie. Okej, w sumie to ma sens, bo w takich skrajnych postawach czasami, jeśli masz dużo zobowiązań, nie wiem, jakiejś pracy innej, to tego jakby ten zasób godzinowy wychodzi ci długi. No, ale jeśli ty mówisz, że to jest 8 godzin treningu, to w sumie tak jakbyś wychodził do pracy na 8 godzin, wracał i to jest finito. Nie? A masz jakiś, powiedz, przed samymi zawodami, masz taki jakiś protokół, który stosujesz właśnie przed samymi zawodami, który pozwala ci wejść maksymalnie przygotowanym na wysiłek, tak żeby być zregenerowanym? Zawsze robię taki sam tydzień, to jest 3 dni przed startem robię dzień wolny, to jest inaczej niż normalnie, bo jakby przed, nie wiem, choć nie mam w sumie już głównych zadań. No w każdym razie 3 dni przed startem robię wolne i troszeczkę schodzę z objętości, intensywność jest ta sama. Natomiast ja nie potrafię na takie miękkie nodze wejść, żeby tak totalnie odpoczywać, bo ja nie jestem jakby zmęczony, mam taki organizm przyzwyczajony, że dla mnie to jest, nie wiem, 6 czy 8 godzin treningu, to jest nic. Ostatnio biegłem 50 kilometrów z jakimś kolegą, którego poznałem tam przez internet. Chciał po prostu się przebyć na dłuższy bieg. Nie, tutaj w Polsce to było parę dni temu, to ja przebiegłem to tam niecałe 50 kilometrów i ja nie mam następnego dnia zakwasów. Czy teraz dzisiaj wrzuciłem filmik, bo odezwał się do mnie taki Łukasz, Liftmania, coś takiego, taki nick ma, on tam gdzieś z sportami siłowymi działa. To też zrobiliśmy godzinę praktycznie ciągiem na ciężarkach i on jakby pomimo tego, że jest ze sportów siłowych... A wrzuciłeś chyba dzisiaj chyba taką informację. Pomimo, że jest ze sportów siłowych, on tego treningu też nie przerobił. W sensie, że musiał tam kilkanaście razy ręce opuścić, bo nikt nie jest w stanie jakby, nie wiem, zrobić ze mną godziny ciągiem, nie opuszczając handli. Nie znam takiej osoby. A ty robisz taki trening, że przez godzinę nie opuszczasz handli? Tak, o co mi chodzi, do czego zmierzam, że ja mam tak organizm już wytrenowany, że mnie takie rzeczy nie męczą. Nie? A jak wygląda taki trening? Musiałbym cię zabrać, no po prostu na przykład potrafię... No tak, żeby zobrazować mniej więcej, że ciężko robię sobie 4 serie robię, na przykład boksuję 15 minut z 5-kilowymi ciężarkami, 15 na przykład unoszę je tutaj w poziomie, 15 do góry. Nie odkładasz ich w ogóle przez godzinę? Jak sam ćwiczę? Nigdy, tak. Nigdy. I ile one mają? Mógłbym nie odkładać przez 24 godziny. Ile mają kilogramów? Z nimi robiłem z piątkami, a najtrudniejszy mój trening to z 7-kilowymi, 30 minut boksowania ciągłe, do pełnego wyprostu, lewa, prawa, dwie naraz. Spróbuj zrobić tak 10 ruchów. A ja tak robię pół godziny. Z piątkami myślę, że 24 godziny. W sensie to też pokazuje twój taki fenomen, w ogóle taką, nie wiem, nadludzką, może nie lubię tego słowa, bo jakby jesteś człowiekiem, więc nadludzkich możliwości nie masz. To widzę. Ale jesteś też, jako, nie, tak jak Bartek powiedział, genetyczny mutant trochę, że masz trochę takie... nadprzyrodzone moce. Jeśli powiedziałeś coś ciekawego, że nie lubisz wchodzić w zawody na miękkich nogach, bo robisz 3 dni przed, a nie dzień przed odpoczynek, przed samymi zawodami, bo nie lubisz wchodzić na miękkich nogach. A z ciekawości, Czy na przykład stosujesz taką, nie wiem, wstrzemięźliwość seksualną przed zawodami, czy to na ciebie nie wpływa w ogóle? Że to ja nawet dzień przed muszę, bo się lepiej czuję wtedy. Tak? Ja muszę, ja nic nie zmieniam. Jeżeli wykonuję dobrze treningi, fajnie idzie podczas okresu przygotowawczego, to ja nic nie zmieniam w życiu, w żywieniu, bo to jest bzdurą. Po co mi coś zmieniać, skoro to wcześniej działało? Mogę tylko tym zepsuć, bo to jest coś nowego dla mojego organizmu, dla głowy. Wszystko jest... ciekawe. Bo to jakby trochę się pozbywasz, trochę takiej, bym powiedział, nie wiem, energii, trochę testosteron ci gdzieś tam... Nie, ja właśnie muszę, bo ja nie mogę, wiesz, ja na przykład, nie wiem, nie mogę z 2-3 dni od Agi odpocząć, że tak powiem, bo ja jestem jakby taki już wkurwiony, irytuję się czymś, my musimy mieć jakby cały czas to samo, bo nie wiem, no 4 lata jesteśmy razem, a jakby, nie wiem, nie znudziliśmy się sobą i ja... Muszę mieć to ciepło i no nie, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że tak się najlepiej funkcjonuje. Dużo sportowców swoją drogą stosuje tak zwane seks tantryczny, czyli bez jakby ejakulacji po to właśnie, żeby nie marnować trochę, wiesz, energii, w sensie... Wiesz co, to już są może tam... takie osoby, które tak mega profesjonalnie do każdego detala podchodzą, a ja wiesz, i piję piwo i wpierdalam słodycze. I bajeczne. Tak, więc jakby ja nie jestem takim gościem. A przywiązujesz uwagę do diety? Także, bo ty masz tak, że u Filipa zresztą też w podcaście powiedziałeś, że potrafiłeś wpierdolić 36 batonów w ciągu 48 godzin, więc to widać, że u ciebie jest głównie aspekt płuco, VO2 max, mental i kwestie z tym związane, a akurat takie rzeczy właśnie, no nie wiem, czy suplementacja, czy dieta, trochę u ciebie widzę, że jesteś osobą, która nie przywiązuje do tego zbytnio wagi, że... Ale jest lepiej, idę w tą dobrą stronę, bo zacząłem to czuć, jak mi kiedyś to gadali, tylko to ja... Wiesz, ja muszę coś poczuć, tak jak wcześniej mówiłem. I tu poczułem, że też trochę zły przykład dla Milanka. Też czułem się na takie obrzydzenie do siebie, jak już widziałem, co ja robię, że ja na to nie mam ochoty, a to jem. I nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego takie gówno ma nade mną kontrolę. Nie chcę, żeby cokolwiek miało nade mną kontrolę, dlatego jakoś przestałem inaczej myśleć, zacząłem myśleć inaczej i lepiej się zacząłem żywiać. Trochę zmienię, bo widziałem też na zawodach, jak tam chłopaków wysłałeś, znaczy nie wiem, czy oni sami pojechali, jak czekali, tam Bartek wrzucał stories, jak czekali na... w kolejce do McDonalda, jak czekali na gdzieś tam posiłki dla ciebie, bo tam był taki miks, ale to rozumiem, że to jest, to już się to... Ale to musisz to nie ma nic wspólnego, nie? To jakby tutaj, ty pewnie im mówisz, nie wiem, strzał masz taki, że nie wiem, masz ochotę na cheeseburgera, masz ochotę na bajecznego i oni muszą ci to po prostu zorganizować. No, potrzebuję tego, no, nie tyle, że muszą, tylko że wiedzą, że mi to pomoże, więc jakby starają się zrobić wszystko, żeby to się udało, nie? A jeszcze mówiąc o tych zawodach na Florydzie, o których mówiliśmy, ty tam, jeśli chodzi o pływanie, to mnie zajebiście ciekawiło, chociaż ja wiem, że ty odpowiedziałeś na tym, o tych krokodylach mówiłeś no już kilka razy, ale to mnie bardzo ciekawi. Nie czułeś tak, że, przywołując historię, tam w akwenie otwartym, w którym startowałeś na Florydzie w ostatnim, w Clermont, nie? Było, no tam było jakieś tabliczki, że tam krokodyle są w tych miejscach i w ogóle, że tam one są na, że tam sobie chodzą i tak dalej. Ty w tym miejscu na otwartym akwenie tam musiałeś zrobić swoje, ile tam? 19 kilometrów. Nie masz takiego poczucia z tyłu głowy, że tam są jakieś, nie wiem, kreatury dla ciebie, które coś ci mogą, czy w ogóle... No, masz to jest to samo zaufanie, co było z pójściem do specjalisty od odżywek, od suplementów. To samo tu, jeżeli organizator organizuje wyścig oficjalny, no to znaczy, że nic nie może się wydarzyć i znaczy, że nic tam nigdy się nie wydarzyło. Choć była, podobno w tym jeziorze, nie wiem, jezioro obok 2500 aligatorów, a to kurwa nic. Że po drugiej stronie jeziora tutaj nie przypływają. Ale była sytuacja, że wpływał, to go wiosą odpychali. Podobno one się boją chyba ludzi. A wpływał? Była taka sytuacja, tak? Że nie wiem, na którym to było kilometrze, ale do bojki płyną w naszą stronę i my byliśmy bardzo zasekurowani. Także tam nie było prawa. Myślę, że tak, to jest otwarty akwen, to organizatorzy nie mają do tego, czy taki aligator akurat będzie chciał ci, wiesz... No, ale jeżeli wiedzieli, że nigdy to się nie stało, od wielu lat to się odbywa, dlatego ja też tak do tego podchodzę, no. To nie był challenge, że ze z kumplami wymyśliłem, tylko oficjalne zawody. No tak, bo tam jeszcze miałeś na Florydzie tak, że widziałeś sobie, jak biegałeś w nocy, widziałeś świecące jakieś oczka w lesie, bo tam byłeś, w sumie to byłeś skazany tylko sam na siebie, bo miałeś pętlę, robiłeś pętlę, ale no jak nie miałeś miejsca, gdzie był twój team pit stop, no to byłeś skazany w sumie sam na siebie, nie? 8 km czy 10, nie pamiętam, to było 10. A tam miałeś też takie creepy sytuacje. Były żółwie, były jakieś takie dziwne, te zwierzątka wychodziły, nie wiem jak one się nazywają. Żółwie? Nie, żółwie to żółwie wiem, ale takie dodatkowo wychodziły, co węże, wychodziły też w Brazylii. O, węże też były, ale nie pamiętam jak się nazywa, taki co tak powoli chodzi z takim bugiem jakby. Jeżozwierz? Nie wiem, co to było. W każdym razie były i one sobie wychodziły, po prostu trzeba było to mijać, nie? A to było najtrudniejsze, tego się najbardziej bałem. Okej. A powiedz, a radzisz sobie z tym, nawiązując jeszcze do tego snu, radzisz sobie bez problemu z takim snem podczas, czy to ci mocno uwiera, że nie ma tego snu? Bo to jednak jest taki, taki bodziec. To było bardzo trudne, no, natomiast też mi było, nie wiem, różnie. Czasem się nie chce spać, czasem chce. To w Brazylii chciało mi się potwornie spać co chwilę i nie mogłem w to uwierzyć, a tutaj może dlatego, że było chłodniej, bo tam do 5 stopni w nocy spadało, to też może aż tak, nie, rzeźko ci było, nie? I aż ten sen tak nie przychodził, ale już te ostatnie kilometry to ja osobno leciałem, ciało z jednej, umysł z drugiej, ja już nawet nie wiedziałem, gdzie ja kurwa jestem. A co się w głowie dzieje, jak nie śpisz tyle czasu? Masz takie, że nie wiem, obraz jest zamazany albo nie wiem... Masz coś, czego nie ma. Halucynacje, ja mam cały czas tą samą halucynację, że jak spojrzę za długo na trawę, to ona się zmienia w takiego diabła tasmańskiego, tak. Taki kłębek wielki, on coś do mnie gada i ja szybko muszę głową uciec, żeby z tym nie patrzeć na to, nie? Jakby nie wiem, czy to się śni, czy już zasypiam, dlatego tylko na chwilę i już od razu wracam. Nie patrzeć na to. I to miałem w Brazylii, to miałem teraz. Takie halucynacje, a reszta to po prostu, że czułem, że już wychodzę z ciała, jakby takie uczucie, jakby się było duchem, nie wiem, już chcesz jak najszybciej koniec. A takie trochę demony, nie? Takie, takie, które wychodzą, a czujesz, że ten taki zastrzyk adrenaliny, który tam dostajesz, że to cię uzależnia, że ty potem kończysz takie zawody, mówisz sobie, kurwa, nigdy więcej tego nie zrobię, a potem masz tak, że chcesz tam wrócić, bo, no bo lubisz. Masz takie, że czy lubisz spuszczać, może zawrę to w takiej sentencji, czy lubisz spuszczać sobie w pierdol po prostu? Nie, to jest dla mnie przyjemność, to nie jest spuszczanie sobie w pierdol. Ja lubię, czyli masz taki element autodestrukcyjny w sobie? Nie do końca, bo ja nie czuję, żebym się niszczył, to mnie nie boli, to nie wiem, do dentysty bez znieczulenia bym nie szedł. A to też jest ból, ten ból jest przyjemny. Z wiele rodzajów tych bólów. Jakby... Bólu. No i tutaj wybieram ten, co jest przyjemne. Nie wiem, czuję satysfakcję, endorfinki, czy po ciężkim treningu, czy po takich zawodach. Jakby lubię to. No dobra, inaczej. A to toczysz też jakieś wojny w głowie, rozumiem, które też są tak, że... Na końcu wyścigu głównie to jest. Bo już jesteś przeciążony, no, że na treningu byś tego nie robił. Także to już na końcu wyścigu masz mnóstwo wojen, no ale ja umiem oszukiwać łeb. A jak oszukujesz łeb? Z śmiercią głównie. Jak? Czyli? Wyobrażam sobie, że na przykład ktoś z bliskich mi umiera. Naprawdę? I to cię motywuje? Czy że ja nie żyję, wyobrażam sobie swój pogrzeb, wiem, jak ludzie by, moi bliscy, nie brakowało i ten ból, który teraz czuję, jest niczym w porównaniu do tego. Także kurwa, głównie śmiercią. To niesamowite. A jakie, znaczy to, że możesz się, to jeszcze nie słyszałem, że słyszałem o różnych technikach, w których możemy oszukiwać, ale jeszcze nie słyszałem takiej techniki, w której wyobrażasz sobie śmierć innych osób. Innych, tak. Bliskich albo bliskich osób. Okay. A jakie masz wojny w głowie jeszcze w takim czasie? Znaczy to mnóstwo, wiesz, że jest za gorąco, że chciałbyś mieć chłodniej, żeby coś się skończyło, masz, nie wiem, palce rozjebane i nie możesz uwierzyć, że ty je masz, a ktoś inny nie ma, nie na pęcherzyku. To takie bardziej rozmowy ze sobą, nie? A miałeś tak, że przegrywałeś kiedyś te wojny? Czy zawsze wychodzisz raczej obronną ręką? Nie, zawsze jakby to jest coś takiego, że już mam takie doświadczenie, że co wyścig dochodziło coś nowego i teraz jak się coś pojawia, to już znam odpowiedź na to, na ten znak zapytania. Kiedyś to było mnóstwo tych znaków zapytania, a teraz ja wiem wszystko już praktycznie. Chyba że przyjdzie znowu coś nowego, to trzeba będzie sobie z tym poradzić, ale to dopiero... Jakby działa na bieżąco, jak się pojawia. Czyli granice takie mentalne w głowie masz opanowane, można powiedzieć, do perfekcji. Czyli dosłownie tak. I jedyne, czyli co cię może ograniczać w tym wypadku, to ciało w sumie, bo jeśli no, dojdzie powiedzmy do ciała. Sorry, że do tego jajka cały czas dochodzę, ale mocno to było, widziałeś, nie? Ale tak. Kto by kurwa się odważył w ogóle wystartować? A ty nie wrzucałeś tego nigdzie. No co, to jest jaj. Aga mówiła, Robert. Nie wiem, rzucał jaj tak do mety. A ja nie mam z tym problemu na przykład. Czuję się zaszczycony, że jako jedna z niewielu osób wziąłem jaja Roberta Karasia. No bo gadaliśmy o tym gościu, o Kosterze, który mi podważał, że wiesz, że kurwa jadę też, ja tylko ci powiedziałem, dlaczego jadę. I ktoś mu powiedział, o tam jajko kurwa bolało, ale nie ma pojęcia, jakie to było rozjebane. Tak, ale to rzeczywiście, no, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało, że takich jaj nigdy nie widziałem, bo jakoś... No ale było rzeczywiście. Nie wiem, czy to jest zachęta, czy tutaj za jakąś promocję ci robimy, to jesteś w związku, pamiętaj, tutaj masz żonę, więc tutaj no, w innym kontekście myślę, że zrobilibyśmy ci dobre. Pani tutaj się cieszy na nas. Tak, były ogromne. No nie wiem, albo wytniemy tą historię jakoś, albo... Ja nie lubię ciąć. Nie, nie będziemy cieli tego. Co ty, kurwa. Czyli granice... Może się wybieram. Czyli granice są tylko w ciele, no bo tak jak mówimy, piszczel złamane, czy no tak jak mówisz, pokazywałeś te stopy, jakiś paznokieć ci odchodził, no tam twoje ciało było mocno zniszczone po takim biegu, to jesteś trochę jak wrak człowieka, nie? A mi mówią, że zastrzyk miał wpływ na moją formę i to mi tak, kurwa, jest po prostu nie do uwierzenia. Wiesz, że dla komatych osób to, w jaki sposób może przeprowadziliśmy tą rozmowę, jest bardzo ciekawe. W sensie kumate osoby będą potrafiły to zinterpretować, bo my przeszliśmy trochę, wiesz, ja w sumie też nie chciałem zbytnio wałkować tego tematu, tego dopingu, bo nie chciałem też, żeby to było odebrane też z mojej strony, że zaprosiłem cię dlatego, że temat jest głośny i chcemy tutaj, wiesz, powiedzieć, żeby dać pożywkę innym mediom. Ja trochę, wiesz co, podszedłem inaczej do tej rozmowy. Podszedłem do tego, że chciałem zadać też ci trudne pytanie, na co miałem przyzwolenie od ciebie i płynnie przejść do tego, w jaki sposób ty osiągnąłeś to, co osiągnąłeś, bo jeśli ktoś kuma mniej więcej, jest na tyle bystry, żeby zrozumieć, że śladowe, kurwa, ilości versus metabolitów. To, że śladowe ilości metabolitów versus to, że ty wychodzisz na trening o 22, trenujesz do rana, potrafisz mimo spuchniętego jaja, dalej musimy znaleźć inną metaforę, ale mimo spuchniętego jaja, podłamanych piszczeli, zerwanych paznokci, pęcherzy, miliona innych kontuzji, kryzysów też mentalnych, które musisz przewalczyć ze sobą, hektolitry potu, tysiące godzin treningu. Ty, podejrzewam, że w ciągu jednego roku trenujesz tyle, ile, nie wiem, 100 przeciętnych Kowalskich w ciągu całego życia. To jest ten fenomen. I dla mnie twój fenomen to jest ten fenomen. Brutalna bezkompromisowość, siła mentalna, niesamowita siła psychiczna. To jest to, w jaki sposób ty siebie stworzyłeś, a nie to, że jakieś śladowe ilości zostały w twoim organizmie i ty dzięki temu osiągnąłeś to, co osiągnąłeś. Mam nadzieję, że mamy tutaj na tyle gdzieś tam kumate osoby, które potrafią znaleźć tutaj wspólny mianownik w tej całej historii. No, pewnie tak, ale też znajdą się takie, które i tak zawsze, tak jak mówisz, wyciągną to. No, ale co, dokładnie, nie zrobimy nic na to, nie? Super, Robert. Bardzo ci dziękuję w takim razie za szczere, za szczerą rozmowę i to, że mogliśmy sobie tak pogadać no, bardzo szczerze, i to, że dałeś też takie przyzwolenie, że możemy porozmawiać sobie o wszystkich tematach bez względu na to, czy one jeszcze są... Tylko chciałem coś powiedzieć, bo gadaliśmy o tej Ali, a tak, dzisiaj dostałem screeny z jej storek, bo ja jej nie obserwuję. Tylko chciałem coś sprostować. Dawaj. Bo jeżeli ktoś pierdolę jakieś głupoty, to ja to muszę prostować od razu, jak tu mam możliwość. Mówisz a propos podcastu, który nagraliśmy z Alicją. Nie wiem jakiego podcastu, bo ja tylko mam screen storek. A to z tobą było? Tak, to my nagrywaliśmy to tydzień temu. W każdym podcaście, wywiadzie po zdobyciu oszczędzenia rekordu, po aferze dopingowej Roberta na mnie, na moją rodzinę wylało się ogromne wiadro pomyj. Nie jest to moją winą. Tygodniami dostawałem wiadomości, telefony, komentarze, których byłam wyzywana od dopingowicza. No nie jest to moja wina. Jeżeli komuś to robi, to nie rozumiem takiej osoby, bo ona wie, że jest czystą sportsmenką jakby i no jakby wie, jakie były relacje między nami, wie, że ile razy razem trenowaliśmy i nigdy nie było mowy o jakichś kurwa środkach i nigdy nie było mowy o jakiejś, nie wiem, nieczystej grze, fair play i tak dalej. Jeszcze ona mnie znała, wiedziała, jak się prowadzę, wiedziała, jak z jej mężem lubiłem sobie wypić piwko czy whisky i wie, że no kurwa, wie, jak się prowadziłem, bo razem trenowaliśmy długo, więc dziwię się, że robiło ją to, czym ją obrzuca taka osoba. Ja bym taką osobę od razu kurwa zablokował, bo jeżeli ktoś cię pomawia, dopierdala ci, niszczy ci życie, tak jak ona tu pisze, wjeżdża na rodzinę, no to nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle to do siebie brała. To pokazuje tutaj słabość. Brałam wszystko na klatę, siedziałam cicho. W międzyczasie otrzymałam informację od Federacji Utah, że mój rekord został wpisany w tabelę. Trwało to tyle, bo organizator czekał na wyniki moich badań antydopingowych. No i tyle. I co dalej tu jest? Ogłosiłam na swoich kanałach społecznościowych te nowiny, a kiedy na drugi dzień wstałam rano, zobaczyłam tylko krótką wiadomość od Roberta, że wyrzuca mnie ze swojego życia. Nie mogłam zrozumieć tej niesprawiedliwości. Jak nie mogłaś, jak ja ci to powiedziałam i zaraz wam to przeczytam, skoro ona publicznie mnie pomawia. Zachowywania wobec mnie, ale wciąż nie wypowiadałam ani jednego negatywnego słowa. Ja też w wali stronę nigdy negatywnego słowa nie wypowiedziałem, tylko odpowiem na to. Mnóstwa telefonów, wiadomości od dużych mediów telewizyjnych, internetowych. Za każdym razem odmawiałam wypowiedzi. To jest super, bo też bym się nigdy nie wypowiedział na kogoś źle, jak wiedziałbym, jak ma trudno, nie? Mhm. Ostatnio coś we mnie pękło, jestem czystym sportowcem, rekordzistą świata, w czerwcu zakochałam się w triathlonie. Chciałam znów pokazać sportowe marzenie. Dobra, nie chcę się to czytać dalej. W każdym razie odniosę się tylko do tego, co tutaj powiedziała. Że następnego dnia z dnia na dzień została zablokowana. Ala, zostałaś zablokowana, dobrze wiesz za co, więc wejdę teraz przy tobie w kontakt do Ali. Zobacz, Ala Pyszka. Mhm. Okay. Widzę. Ja napisałem, Ala, dostałem screena, to jest 8 sierpnia od mojego przyjaciela. Ala wstawiła posta i na końcu tego posta, więc każdy sobie może to sprawdzić, to musiało być pewnie 8 sierpnia, może 7. Na końcu jest wykrzyknik, jest napisane tak. Mam do was ogromną prośbę w imieniu moim oraz wszystkich sportowców, którzy każdego dnia walczą, żeby dawać wam jak największe emocje. Zwróćcie uwagę na to, aby nie mierzyć wszystkich jedną miarą. Zdecydowana większość z nas każdego dnia sprawiedliwie walczy o swoje cele. Clean sport. I to był przytyk do mnie. I to mnie zabolało, że ja Ali odpisałem. Ja też sprawiedliwie walczę o swoje cele. Widać, nie zrozumiałaś tego, co się wydarzyło w moim życiu. Jakby to była taka szpilka do mnie, to było po prostu niepotrzebne. Ja tego nie potrafiłem zrozumieć, bo jakby tutaj piła do tego, że ja kurwa może faktycznie brałem, nie? I o to mi tylko tu chodziło, dlatego ale zablokowałem, bo już mi taka osoba nie była, jakby ona mi nigdy w sumie nie była potrzebna w życiu. Po prostu nie chciałem takiej osoby mieć przy sobie. Ja mam taki podział. Z jednej strony mam serce, tutaj też mogą być osoby, których nawet nie znam, ale mam z nimi dobre jakby wibracje, czuję, że to dobrzy ludzie, ale mam obok taki wór na śmieci i niestety tam są mniejsze, większe kurwy, ale też są takie osoby jak Ala, to nie była zła osoba. Ja miałem z nią same dobre w sumie wspomnienia, trenowaliśmy, była beka i tak dalej. Ja tylko przez to, co zrobiła, ją zablokowałem, bo jeżeli ktoś coś takiego pisze, no to nie jest nam po prostu po drodze. I też dostałem wiadomość od tej osoby, która mi to pisała, że ona też powiedziała, że ja zablokowałem jej męża i tak dalej po tym. A to jest nieprawda, bo ja Jacka zablokowałem, patrz, to jest 8 sierpnia, a wejdźmy w Jacka. Ja pamiętam. Jacek, czekaj, a Jacka zablokowałem, bo jest kontakt zablokowany 1 lipca 23, czyli to było dużo wcześniej, to był zupełnie inny powód, natomiast ja nie jestem taką kurwą, żeby o tym mówić publicznie. Jeżeli Ala się o mnie wypowiada tutaj publicznie, to jej mogę na to odpowiedzieć, natomiast nigdy bym nie wyciągał jakieś prywaty. Ja lubiłem z nimi trenować, spędzać czas, wkurwił mnie Jacek jednym tekstem i dlatego nie jest w moim życiu i tyle. Okay. Ja pamiętam, rozmawialiśmy z Alicją właśnie nie tak dawno o tym i wiem, że pomijając kwestię tego, że Alicja rzeczywiście powiedziała, że bardzo dużo ci zawdzięcza i stanowiłeś dla niej inspirację i to przyznała, że rzeczywiście też wrzuciła takie oświadczenie w rozmowie, że też nie zna powodu, dla którego ty przerwałeś ten kontakt. Znaczy, jak nie znam, skoro to jest wideo, nie mógłbym to wideo puścić, ale znaczy, jestem jasne, śmieciem. Nie? To jest też tak, że jakby ten jej post też, że ona wstawiła tylko tego posta, którego przeczytałeś i po prostu dla ciebie to było taki przytyk, w którym wy mieliście taką bliską relację. Tak, bo dzień przed pisze mi, że wyciągnąłem ją z gówna i czy ja nie potrzebuję teraz pomocy. Podziękowałem, powiedziałem, że mam przy sobie bliskie osoby, że nie potrzebuję, a nagle ona wpierdala takie coś, że clean sport, że nie mieście wszystkich jedną miarą, że niektórzy sprawiedliwie walczą o swoje cele. No kurwa chore, no, szpila we mnie jak chuje. Jasne, a mogę nie do zaakceptowania. Jasne, mogę z szacunku też do Alicji nie komentować tego? Oczywiście, w sensie, że tak. Ja tylko ci mówię, jasne, że chciałem o tym powiedzieć, ponieważ to dzisiaj wyszło publicznie. Ja nic do dziewczyny w sumie nie mam. Nie chciałem iść dalej, żeby ona była w moim życiu, bo mi się to nie spodobało. Natomiast dla mnie to w ogóle nie było, ja potrafię komuś wybaczyć, dojść do porozumienia z kimś, ale natomiast jeżeli coś jest dla mnie karygodne, to nie potrafię tego zrobić. I tak. Jasne, okej. Okay. Oczywiście, rozumiem. Ja też, wiesz, tutaj my rozmawialiśmy z Alicją tydzień temu, ja też gdzieś tam potrafię przyjąć to do wiadomości, tak samo jak ona wtedy powiedziała o tobie. Ja też przyjąłem taką postawę, że jakby tego nie komentuję, bo też nie chcę wchodzić w taką rolę, ja też nie lubię wchodzić w taką rolę, że ja będę to oceniał, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. No nie, no ja po prostu słyszę, słucham, ale nie muszę zajmować... W ogóle jest, co jest śmieszne, że w ogóle do takiego czegoś dochodzi, że ja na coś tu kurwa odpowiadam, no jeżeli ktoś na mnie storki napierdala, no to jednak jestem już zmuszony odpowiedzieć. Tego nie potrafię zrobić. To w ogóle nie powinno być. Okej, jasne. Rozumiem. Dziwię się, że ale mają wpływ te kurwa komentarze. Tego nie potrafię zrozumieć. Bo ona wie, jak razem w sumie mieliśmy ciężko, jak nas w sumie w tym środowisku nie lubili, bo tylko ona, jeżeli chodzi o żeńską tam stronę, odniosła największy sukces i nie mówię tutaj o wynikach sportowych, bo ona wie, że były lepsze zawodniczki, które wcześniej już zaczęły tą przygodę i Agnieszka Jędrzejczyk też była olimpijką, czy tak samo u mnie, po prostu potrafiliśmy to dobrze spieniężyć i to ludzi bolało. I my na jednym wózku kurwa jechaliśmy, więc się dziwię, że z jej strony, że w ogóle ona się martwi tym, co ci ludzie pierdolą, nie? Że mówią nieprawdę. Ale to rzeczywiście jest taki, wiesz, no, zmasowane ataki potrafią ci zrobić dziurę, nawet jak czasami wydaje nam się, że opinia na innych nie robi na nas wrażenia, no ale jeśli, wiesz, jeśli masz do czynienia naprawdę ze zmasowanymi atakami, to naprawdę jest to, że też ty to wytrzymujesz, jesteś w takiej formie, to potrafi zrobić dziurę taką i no czasami, wiesz, niektórzy próbują się ratować, po prostu ratować jakkolwiek też swój wizerunek, nie brać. Dlatego takich osób nie ma potem w moim życiu. Jasne. Robert, bardzo ci dziękuję jeszcze raz, bo bardzo się cieszę, że ta rozmowa się potoczyła w takim kole, gdzie mogliśmy dojść do takiej wspólnej konkluzji. Dla nas, dla mnie też bardzo oczywiste i ja to podkreślam, że ja tutaj w żadnych tematach związanych z tym, że tutaj to na ciebie wpłynęło i jakkolwiek przestajesz być legendą w tym sporcie, na mnie w żaden sposób takie argumenty nie wpływają. Dla mnie wpływa to, w jaki sposób ty podchodzisz do swoich sukcesów, w jaki sposób trenujesz, w jaki sposób masz, jest twoje nastawienie, odporność na ból, nawet odporność na to, na krytykę. I tutaj warto jest też jakby tą wspólną konkluzję zakończyć tym, że ludzie, tak jak mówisz, ty osiągnąłeś sukces w tym sporcie, Alicja osiągnęła sukces w tym sporcie, jesteście narażeni na dużo bardziej zmasowany atak ze strony innych ludzi właśnie, bo jesteście na świeczniku, bo osiągnęliście sukces, bo wiążecie się z, nie wiem, zazdrością, z tym, że wy macie, nie wiem, sponsorów, ktoś ich nie ma i po prostu, no wiesz, to jest podatek VAT, który musicie zapłacić od tego, kim jesteście. Dokładnie. Super, bardzo ci dziękuję, Robert. Dzięki. Była przyjemność.